Cześć, tu Kuba, Ewa, Aneta, a ty słuchasz podcastu kulinarnego, w którym rozmawiamy o dobrym jedzeniu w Warszawie, Polsce i na świecie. Niektóre tematy omawiamy sami, a czasem wpadają do nas super goście. To właściciele restauracji, sklepów, foodie, czyli ludzie, którzy po prostu lubią dobrze zjeść. Dzisiejszym naszym gościem jest Michał Kopik, prawdziwy piwny człowiek renesansu. Warzelnik, technolog browarnictwa, sędzia międzynarodowych i polskich konkursów piwa, a nawet wykładowca na uczelni. Wszystko, co chcecie wiedzieć o piwie, a baliście się zapytać, z czym je pić, z czym je łączyć z jedzeniem, jakie się produkuje, jak wygląda sędziowanie na konkursach, o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy Was do słuchania. Ja mam pierwsze podstawowe pytanie, ale musimy najpierw chyba otworzyć i potem w międzyczasie je zadam. Tak. Więc które mieliśmy otwierać? To po Tokaju najpierw bym otworzył. To było to? Jeżeli dobrze pamiętam, to tak. Dobrze, to ja otwieram, tak żeby było trochę słychać na nagraniu. A ty powiedz nam, dlaczego kochasz piwo? Dlaczego kocham piwo? To jest fantastyczne pytanie. Nie mam żadnego pojęcia, tak szczerze. No. Wiesz co... Z piwem to się u mnie zaczęło tak, że ja zacząłem je ważyć w domu. Mówię, że nie wysycone. Barrel-age'e muszą być wysycone. Natomiast z piwem było tak, że zacząłem je ważyć. Czekaj, ile ja mam lat? Muszę policzyć. 18 lat temu zacząłem ważyć. No. Zacząłem ważyć stouty, bo uwielbiam Guinnessa. Wtedy ten Guinness był zasadniczo dostępny z kranu, jeżeli się... wiesz, udało znaleźć najpierw Turela. Tobie też to znaleźć trochę do troszkę tak. Tak. Mimo, że tak ociupinkę. Dobrze, to może. Jak lubisz wino, to zobaczysz. Ja też lubię prowadzić samochód. Prawa jazdy. Jestem fanem, tak? Dobra. Jestem fanem prowadzenia samochodu. Ja wiem, że Michał po prostu... Bardziej nie tracenia prawa jazdy. Michałowi wolniej rosną promile po prostu, już z przyzwyczajenia. Nie, wiesz co, ja nie piję w ogóle, jak prowadzę, dlatego tylko po prostu trzeba trochę... nalać, że jednak się ulotniły te związki lotne, żeś miał cokolwiek przykleże, to jakoś mógł pracować. Zresztą kolejna zasada jest taka, że łatwiej jak jest pocienić, niż go potem pogrubasić, nie? Czyli lepiej zaserwować, zresztą tak samo jak wino, lepiej zaserwować w niższej temperaturze, gość, konsument, klient, zależy o jakim tam miejscu mówimy, nie? Jeżeli chce w cieplejszej, to sobie ogrzeje, jeżeli by chciał w chłodniejszej, no to sobie nie ochłodzi. No tak, tak, no tak, no tak. Dobra. Ale wracając właśnie do tego pytania, dlaczego lubię piwo. Wiesz co, okazało się, że to ważenie piwa jest całkiem fajne, śmieszne. Całkiem się w tym sprawdzam i zresztą mam całkiem dobrą sensorykę. No i tak jakoś wyszło. Okay. Zresztą tak naprawdę piwo nie jest jedyną kategorią, którą lubię, bo ostatnio też winami się zajmuję, kawą też się tam interesowałem, no, a przede wszystkim destylaty. Okej. I pierwsza przygoda była ze stoutą, bo mówisz, że lubisz Guinnessa. O, uwielbiam. I jak ci wyszło zrobienie pierwszego stouta? To co robiłem pierwszego stouta z Brookitu Mantonsa, nadal pamiętam, kupiłem w Brewomatorze. Jeszcze chyba ze 2 czy 3 strony temu, jestem jej taką totalnie przedpotopową, nawet jak na tamte czasy. Mantons Irish Premium Stout. Chyba nie dodawałem cukru wtedy, bo tam te wszystkie brukity są takie, że tam jest jedna pucha, tam jest 1,5 czy 1,7 kg i do tego kilogram cukru. To jest takim nie najlepszym rozwiązaniem, oczywiście tak się da zrobić, tak we wszystkich tam sklepach typu Obi i tak dalej, jak są z różnych firm, które wrzucają, to wiadomo, że tak nam jest napisane, najprostsza instrukcja, ale można dać inny ekstrakt spodowy zamiast tego i wychodzi lepszy, chyba że z tego co pamiętam, chyba właśnie użyłem ekstraktu spodowego jasnego, ze szczegomia pewnie jeszcze nawet. I wiesz, to wyszło fajnie. Nie zepsuło się, nie skwasiło się. Ale to było takie pierwsze? Pierwsze, całkowicie pierwsze. Okay. Drugie już robiłem z własnym chmieleniem, no bo bruki to masz tak naprawdę nachmielony. A trzecie to musiałem poczekać dosyć długo. Od jakoś końca roku do chyba lutego następnego roku. Bo na Browarbizie zrobiliśmy, no jestem weteranem Browarbizu, czyli jestem strasznie stary. Zrobiliśmy zamówienie na śrutowniki Porkerta. Tylko, że to są śrutowniki? Musisz tłumaczyć, jak śrutownik wiesz. Generalnie, jak masz maszynkę do mięsa, no, to zamiast ostrzy, które ci tną mięso, masz po prostu takie żarna, tak? Które cię rozdrabiają słodziarno na śrutę, tak? Okej. I Porkert czeski, tam odlewnie metali i tak dalej.
ale miała przestawione linie technologiczne, więc najpierw odlewali jedno, odlewali to przez jakiś czas, potem odlewali drugie przez jakiś czas i oni odlewali te śrutowniki jakoś na początku roku, więc trzeba było poczekać. No to czekaliśmy i ten. I dopiero jak zrobiłem, miałem własny śrutownik, to zrobiliśmy z zacieraniem pierwsze. Spoko. Ja sobie przypomniałem, że ja kiedyś dostałem na urodziny zestaw do ważenia piwa. Tak, tak. I nigdy nadal stoi nieopakowany? Tak, nie oddałem go. Chyba niestety jakby został właśnie... prezentem przechodnim. Albo wręcz część rzeczy była wyrzucona, bo to był taki wielki... Taki baniak 5-litrowy? Nie, więcej. To było wiaderko. Wiadro to 30 litrów tam standardowo. No to może to coś takiego. No i plus jakieś tam zestawy. Nie wiem, co tam... Wiesz, no tam był termometr, tam były te pigułki do przelewania, cały ten zestaw, plus taki... Nie wiem, jak to się nazywa, takie piwo instant, w sensie było takie składniki. Tak. Dokładnie. Ale chyba problemem było to, że te piwo trzeba było ważyć, czy tam trzymać w niskiej temperaturze. Gdzieś tam było 20 stopni, coś. W bloku to pójdzie. No więc my mieliśmy, znaczy Kuba miał pomysł, że może zrobić to na działce, bo tam można do piwnicy to wrzucić, gdzie tam, nie wiem, ta temperatura jest dużo niższa, no ale... Tego w końcu nie zrobiłem, a w poprzednim naszym mieszkaniu nie było gdzie tego postawić technicznie. Bo no i ciepło było też. Na 40 metrach zawalonych po prostu różnymi rzeczami i fantami i no po prostu naszymi jakiś burdel i nie było gdzie tego nawet postawić. No widzisz, to w ciepło to trzeba belgijskie piwa robić, oni bardzo lubią i właśnie to jest na belgijski drewno. Właśnie, powiedz nam co pijemy jeszcze. Wiesz co, pijecie dygresję. Bardzo ciekawą rzecz. Ja siedzę w dwóch browarach. Mhm. Infinitum Brewing i to jest właśnie to i Mermaid Brewing, które tam będziemy poruszać. Reanimować, dokładnie też. Natomiast Infinitum Brewing jest ciekawym konceptem. Ja generalnie jestem szalbą do wynajęcia. Mhm. Tam, wiesz, swoje własne JDG i tak dalej. Jak są zlecenia, to się robi. No i chłopaki mnie tam znaleźli, bo też wcześniej współpracowaliśmy tam przy różnych okazjach. Stwierdzili, no dobra, chcemy otworzyć browar, mamy taką koncepcję, a nie inną, co możesz tutaj zaproponować? No to tam koncepcja się troszkę zmieniała po drodze, ewoluowała i w końcu wyszły piwa, które spędzają bardzo dużo w browarze, bardzo dużo w beczce. Pierwsze, tutaj też jest na stole, to wymrażony American Barley Wine. Natomiast to jest w kolejności trzecie albo czwarte, które zrobiliśmy. Mhm. Chyba. Musiałbym zacząć, już nigdy nie pamiętam, po to mam dropboxy i notatki. Czyli że jakbym miał cię generalnie przedstawić ludziom, to miałbym powiedzieć, że jesteś warzelnikiem? Tak byś się określił? Czy... Technologiem, piwowarem. Okej. Okay. Okay. Mało powiedzieć... romantycznie. Właśnie, warzelnik brzmi tak fajnie. Tak? Musisz... Rzemieślnicza, technolog produkcji. Znaczy wiesz co, technolog piwa. Warzelanym też byłem, bo byłem warzelanym w Konstancinie, jak jeszcze browar był w Oborach pod Konstancinem. Co było dosyć hardkorowe, bo jednocześnie dziennie studiowałem na SGGW, ochrona środowiska, technologii żywności, i zmianowo pracowałem na warzelni w Konstancinie. Więc czasami wyglądało tak, że na przykład siedziałem na uczelni od rana do, nie wiem, czy do 14 i w browarze od 16 czy tam 15 do 22. Mm-hmm. Da się coś spieprzyło, więc siedziałem na całą noc. A potem na uczelnię, więc... I na zmianę, tak. Więc zabawa była straszna. Zresztą tam z Grześkiem Mickiewiczem. Ickiem, który jest w Kaminusie. Mm-hmm. Jest chłopak, jest chłopak. Jest, chłopakiem był 15 lat temu. Jest z Wrocławia, nie? Siedzi właśnie w Kęty? Kąty? Kąty wrocławskie. Kąty wrocławskie. No. W Kątach Wrocławskich w Kaminusie. Bardzo fajne piwo w ogóle. Mm-hmm. Mały browarek, taki restauracyjny, ale to sprzedaje na zewnątrz. Jeżeli będziecie próbowali, gdzieś widzieli, to warto zacząć. No i co? To dosyć zabawne to było, więc warzelany jak najbardziej można, tak? Jeżeli się siedzi na warzelni, to warzelany, ale generalnie to technolog, nie? Musisz wymyślić jakąś chwytliwą nazwę i po prostu zrobić taki trend, nowy zawód. No Jezu, jest to te neologizmy czasami powstające, to... To w takim razie czym się zajmuje technolog browarnik? Technolog browarnik, znaczy jest to technolog, który robi po prostu całą chociażby recepturę, technologię. Mhm. No ja wykładam na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu właśnie projektowanie piwa. Więc to jest na podyplomówce piwowarskiej. Fajnie. Więc to jest właśnie to, na co zwrócić uwagę, jak zaprojektować tą recepturę, żeby była kuloodporna, tak? Żeby generalnie nie dało się wiadomo, że coś się zawsze może spieprzyć. No tak. Prawa tak. Marfiego istnieją, są obowiązujące. Natomiast
Żeby tak, była czyli taka idiotoodporna. Warzelnik to już ta osoba, która waży. Tak. Czyli okay, ten okay. Pan na produkcji. Która wciela w życie twoją recepturę. A ty robisz receptury, albo uczysz jak pisać receptury, żeby było idioto i studento odporne, albo stażysto odporne. Nie, no właśnie uczę studentów, jak mam projektować receptury, na co zwracać uwagę, jak na surowce wykorzystać maksymalnie i tak dalej. Nie, więc nie ma być studento odporne, tylko jak oni przyszli i zapłacili za podyplomówkę, to znaczy, że są interesują się. Być może chcą mieć swój browar albo pracować w jakimś browarze, żeby wiedzieli, jak to zrobić dobrze. Ale no właśnie, jeśli mówimy o tej podyplomówce, to tam więcej osób przychodzi takich, co, Jezu, przepraszam, już właśnie zakłada swój browar, czy po prostu chce gdzieś... Różnie. Wszyscy marzą założyć browar. Nie, no tak, jeśli idziesz i płacisz kasę, to właśnie zastanawiam się, czy już to jest tak, że właśnie, no nie wiem, tak jak wszyscy otwierają teraz palarnie kawy, to nie wiem, wszyscy browary chcą Małe otwierać. Browary rzemieślnicze, no właśnie. To jest na podobnej zasadzie, myślę. Tylko, że tak, no... Hobbystycznie w domu mało kto pali kawę, nie? Mm-hmm. No, raczej. Przed wojną to było popularne. No tak, na patelni oczywiście. No, dużo było przepisów, jak palić kawę i tak dalej. Potem się to oczywiście zmieniło. No, palarnia warszawska, Pluton, tak? Przedwojenna warszawska palarnia Pluton, no to też bardzo, bardzo dużo zmienia, jeżeli chodzi o to palenie kawy w domu. To zresztą to była ciekawa historia, poczytajcie na ten temat. Dobra. Bo oni całkowicie zmienili rynek, dlatego że właśnie wcześniej się po prostu kupowało zieloną kawę, prażyło, były prażarki domowe i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę musieli się przebić z produktem, że no teraz nie praży się w domu, tylko już macie wypaloną kawę i to jest dobry produkt. Mhm. Świetna rzecz. Naprawdę ludzie musieli zaufać, że ktoś za nich to robi, a przecież wiadomo, że w domu się zrobi najlepiej. Tak. Okej, czyli tak. Pomaga, czy uczysz studentów, jak pisać procedury, jak opisać technologię samoważenia piwa. Wiem, że się zajmujesz sędziowaniem jeszcze. Tak. Do tego jeszcze dojdziemy i wiem, że współpracujesz, sam powiedziałeś, że jesteś wolnym strzelcem, współpracujesz z browarami, pomagasz im ważyć piwo. Nie tylko z browarami, ostatnio się okazuje. Okay. Ale to zaraz jeszcze do tego wrócimy. Okay. A teraz ja bym chciał was zapytać, bo też porzuciliśmy trochę temat. Co wy tutaj czujecie? O kurde, nie lubię takich pytań. Ja zawsze czuję sos sojowy. Nie, tutaj akurat nie ma sos sojowego. To jest jakaś owoc, to jest jakaś brzoskwinia. Nie wiem, na pewno ja mogę powiedzieć, że nie smakuje jak piwo, dopiero w tym aftertaste jest ten chmiel czuć, którego ja nie lubię. Papaja liczy? Papaja liczy? Papaja może tak. Liczy dla mnie mi się kojarzy z kwaśnym, ale w sumie... Nie, liczy jest takie mdło słodkie. Mdło słodkie, okej. Nie, dla mnie nie jest w ogóle słodkie to piwo. No. To jest ciekawe, dlatego że w smaku jest ta słodycz taka jakby. Okay, ale prawda jest taka, że tutaj są dwa szczepy belgijskich drożdży. Ja lubię belgijskie drożdże wysoko puścić, czyli w wyższej temperaturze. Mm-hmm. Jeden był specjalnie po to, żeby produkował estry, czyli owocowe nuty. Drugi był po to, żeby produkował fenolowe nuty, czyli te takie goździki, pieprz, który się tam pojawia w belgijskich piwach. Okay. I wysoko je puściłem. Wyżarły absolutnie wszystko do zera, więcej cukru już naprawdę nie zostało, natomiast no, nadal była jakaś ta słodycz resztkowa przez chociażby dobór słodów. No i trafiło, bo w stali spędziło rok, czyli rok sobie leżało w browarze, tam proszę sobie po sobie sprzątały i tak dalej, zachodziły zmiany. No i potem trafiło na 2 lata do beczki po Tokaju. I o takiej świeżutkiej, pięknej, naprawdę jak się otworzyło ten szpunt, powąchało tam raz. Piękna rzecz. Więc ta taka nuta alkoholowa jest wyczuwalna, to jest bardziej przez sam proces jakby robienia piwa, czy zobaczę, to ma procent. No właśnie. No, 14. No, 14, to jak wino, nie? No. Ale właśnie no Tokaj jest słodki, więc może to jednak od tej beczki taki... Tak, oczywiście, masz jeszcze bardzo dużo takich wanilinowych właśnie, takiego drewna, dębu, beczki, nie? Więc to też daje ci taką gęstość, wiskotyczność smaku. Jeżeli trochę się tam przeżyło, a przez te 2 lata zdążyło się przeżyć. No. Tutaj pandemia akurat pomogła, że przez te 2 lata leżało. Tak. Muszę ci powiedzieć, że zestresowałeś mnie, bo no zazwyczaj lecimy na luzie. My tu pytamy gościa, goście produkuje. A tutaj bang, co czujesz? Kurde, nie wiem, gościki, papaja, liczy. Ja to jestem tak podatna, jak mi ktoś powie, co ja czuję, to tak, teraz to czuję. Znaczy wiecie, w ogóle na konkursach też jest ciekawe, bo jak właśnie sędziujemy, to ja pa cicho jestem na początku, żeby nie sugerować nikomu nic. W piwie akurat tego nie ma, że nie możemy się sugerować kolorami, no bo musimy oceniać, tak? Jeżeli na przykład w kategorii z jasnym piwem będziesz miał piwo ciemne, no to głupio trochę. To znaczy, że komuś się... I teraz pytanie, czy
stewardom na przykład się pomerdało i coś wzięli źle, trzeba to sprawdzić. Jeżeli nie, jeżeli wszystko jest dobrze zakodowane, to znaczy, że po prostu przy wysyłaniu zostało źle zakodowane w browarze czy tam w browarze domowym. No i trudno, no peszek, no, jest poza kategorią, co z tym zrobisz. Nie będziesz oceniał, no bo bez sensu. No tak. Natomiast na konkursach, nie, na przykład oliw z oliwek, no to macie standaryzowane szkło, żeby odciąć jak najwięcej zakresu widzialnego, żeby się nie sugerować barwą tej oliwy. No tak samo w kawie teraz już też jakieś nie patrzy się na czarne czarki, czy coś takiego, tak żeby nie było widać właśnie, czy są jasna ta kawa, czy taka ciemniejsza. I w ogóle mnie wybiłeś teraz, bo już nie wiem, jakby jest tyle rzeczy do rozpakowania, które robisz, że zastanawiam się, od czego zacząć. I jeszcze mnie tutaj wybijasz z rytmu. Nie mogę, po prostu ciężki gość. Po prostu za dużo ma do powiedzenia. Powiedz nam jeszcze, dokończmy temat studentów. Jezu, znowu wracamy do studentów. Nie, po prostu jeszcze nie skończyliśmy. Jak twoim zdaniem sobie radzą? Dobrze, źle? Nie, no to bardzo fajnie. Tak? Piłem piwa na przykład od moich już byłych studentów, tak? Co albo otworzyli swoje browary, po prostu otworzyli swoje browary. No i hej, no świetne piwa. Tutaj na przykład Beverage Brewing, piłem bardzo naprawdę dobre piwa, które właśnie zasadniczo są po tych studiach, tak? Czy teraz Piwex. To ja w ogóle nie kojarzę nazwy. Wiesz co, to świeży browar, Mateusz ma... Piwex. Ale też przyznajemy się... Ale retro, taki retro wave totalny. A Mateusz zresztą wygląda jak Hackerman z tego. Okej. Więc absolutnie stylowe ma... bezbłędną, nie? Znaczy my się jeszcze jakby spauzujmy tutaj. Ja powiem, że my się zupełnie na piwie nie znamy. Kto by tego nie słuchał jakby z twoich kręgów i będzie nam wytaczał działa ignorancji, no tak jest, nie? Jakby zaprosiliśmy po to gościa, który się zna, żeby nam powiedział, na czym my się nie znamy. Znaczy, chyba ty i tak najwięcej się znasz. My tu ładnie przytakujemy. Nie, no słuchajcie, no nie trzeba się znać na wszystkim. No właśnie po to się rozmawia z różnymi ludźmi, żeby właśnie poznawać. Nie, zresztą ja uważam tak, że to jest stara, najlepsza metoda, jaka była. Sam robiłem to na początku. Że nadal robię. Że jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, to chodzisz do ludzi mądrzejszych od siebie i pytasz, czy cię nauczą. Ja tak chodziłem na przykład do doktora sadownika, czyli ojca chrzestnego Polskiego Piwowarstwa Domowego. Się okazało, że na studiach ma dokładnie pokój razem z moim ćwiczeniowcem od chemii organicznej. Okej. Więc to jeszcze był czas zwykłych telefonów, tak powiedzmy mniej więcej. Zadzwoniłem, zapytałem, czy mogę przyjść, porozmawiać. Doktor sadownik tam poświęcił sporo czasu. Nadal z rad, który mi wtedy dał, to było to 18 lat temu, tak? To nadal korzystam. Super. Czyli dobra, i mówisz, że czyli generalnie jest dobrze. Te piwa, które ważą po studiach, studenci, byli studenci, jest okej. Okay. Tak, jak najbardziej. Jest siła w polskim browarze. No tak. Okej. I teraz jakbyś, to już wyjdę z tego do pytania, które i tak miałem zapisane, jakbyś ocenił w takim razie polskie piwo na tle zagranicznych piw? To jest fajne jest to pytanie, dlatego że teraz jak właśnie byłem na sędziowaniu w zeszłym miesiącu w Minneapolis na World Beer Cup, to jest taki największy konkurs na świecie. Jednocześnie krok był z konferencją, to oczywiście tam się jeździło ze znajomymi po różnych browarach, które tam było, i próbowało te wszystkie piwa. I nie powiem, że były złe, bo nie były. Tak, rozkład Gaussa oczywiście obowiązuje, więc jak wszędzie. Natomiast jak masz dobre piwa polskie, to absolutnie nie ustępują dobrym amerykańskim na przykład, w tym samym stylach, czy stylach, które się zrodziły w Stanach Zjednoczonych, a często na przykład mogą być lepsze. I już nie pamiętam, który to był browar w Stanach, ale mieli, piwo nazywało się 300 i to był single hop, czyli chmielo na jednym chmielem, na mozaiku, z tego co pamiętam. I w Polsce jest takie piwo, to jest Modern Drinking z Pinty. No, piłem to piwo. No, czasami wykorzystuję na zajęciach właśnie w MSB-sie, jak tam uczę miksologii. I zasadniczo ten Modern Drinking był dużo lepszy. Tamto piwo było okej, nie? W zupełności pijalne, nie miało żadnych wad i tak dalej, ale pod względem całokształtowym, przyjemności, ogólnej oceny, no to jakby w skali 50-punktowej miał oceniać, to Modern Drinking spokojnie miałby 10 punktów więcej. Okej. Musisz sobie zapisywać albo sobie robisz notatki z tych piwów? Nie, chce mi się. Okej. Zastanawiam się, jakby wiesz, skąd pamiętasz, że Modern Drinking było takie, a to piwo ze Stanów było takie, nie? To jest drugie, to mi się od razu skojarzyło, po pierwsze, no bo zasadniczo te same kategorie chyba mocowo były dosyć podobne. Dwa, no Modern Drinking dosyć często wykorzystuję właśnie na zajęciach. Znam, lubię to piwo. To taki przypadek, że... No i chmiel po prostu znasz, nie? Okej.
Okej. Bo myślałem, że wiesz, że jakby trzymasz jakąś bazę notatek gdzieś i potem sobie wertujesz i sprawdzasz, o, to było podobne do tego. Takie aplikacje do wina. Są aplikacje do piwa, nienawidzę jej. Ona się nazywa Untapped? Tak, Untapped. I generalnie jakby była taka aplikacja do chleba, to byśmy nie mogli kupić normalnego pieczywa, więc... Pozdrawiamy Tomka Mędrka, naszego słuchacza i gościa, który korzysta z tej aplikacji. Tak. No. Tomku, pozdrawiamy. Ja nawet odinstalowałem tą apkę, żeby się po prostu nie denerwować. Okej. Ale dlaczego? W sensie, że co? Że ludzie tam są zbyt surowi dla piw? Czy nie, wiesz co, tam są... Niektórzy no, lecą w ilości, na przykład jeżeli ktoś robi 100-200 check-inów dziennie na festiwalu, no to jaka jest wartość merytoryczna tego? Jakby nie za bardzo rozumiem, czemu na przykład tam, niektórzy, brakuje mi takiego polskiego ładnego słowa, audacity, nie? Męczelność. Męczelność oceniać przy 200 próbkach dziennie, to nie jest w ogóle merytoryczne, miarodajne i nie da się po prostu, najzwyczajniej na świecie, nie? No tak. My na piwo, jak oceniamy, to poświęcamy jakieś 10 minut, nie? Tutaj jest po prostu, i to rzeczywiście z tego piwa więcej, a nie na parstek. Więc zamiast po prostu odbić, zaczekinować, żeby było to piwo i tak dostanie te wszystkie badże, będzie miał to piwo i tak dalej, to ocenia. Nie wiem po jaką cholerę. Z jakimkolwiek piwowarem właśnie w Stanach rozmawiałem, nie tylko ze Stanów, ale z całego świata tak naprawdę, wszyscy nienawidzą tej aplikacji. Okay. I to po prostu nienawidzą równo. I uważam, że to najgorsze, co się wydarzyło piwu rzemieślniczemu. Okay. Natomiast jest jeszcze jedna tam kwestia, że oceny są dziwne bardzo często, nie? Na przykład zajebisty pils, nie? Mm-hmm. Najlepszy pils świata, jakiego mógłbyś pić. U wielu osób nie będzie miał więcej niż 2,5 na 5, bo jest pilsem. Okay. No to pils nie może mieć więcej, nie? Okay. Jakieś standardowe, tradycyjne style, takie po prostu przez lata, setki lat robione, no to będą miały, o, świetne piwo, idealne, ikona stylu 3 na 5. Okay. No to wiesz, to jest zaraza. Ale myślisz, że bez aplikacji byłoby lepiej? To ludzie by tak nie sugerowali się? Znaczy, to jest wszystko połączone w jeden kocioł z social mediami. Mm-hmm. Są style, które po prostu zostały wykreowane na social mediach, jak chociażby Hazy IPA, czy te wszystkie pastry. Mm-hmm. Bo na zdjęciach to wygląda dobrze, jak poświetlisz, od tyłu jest fajne, rzuciutkie i tak dalej. No to Hazy to jeszcze pół biedy, nie? Zwłaszcza jeżeli jeszcze się trafią jakieś pły goryczkowe. Natomiast no te wszystkie takie mega wydziwione pite z grzybka szklanego czy czegoś jeszcze, no to jest po prostu tragedia, nie? Okay. Więc i to jest mały konsument tak naprawdę, bo ten konsument to jest ułamkiem tego, gdzie tak naprawdę masz całą produkcję browaru, całą produkcję piwa, nie? Ale w internecie nadaje ton. Okej. Ja mam wrażenie, że tych rodzajów piwa to jednak jest więcej niż... Jasne. Tak. Przepraszam, IPA. Myślę, że rodzajów idziemy w setki pewnie, czyli pewnie jesteś w stanie wymienić kilka głównych kategorii, ale potem ja bym raczej to dzielił po prostu na lagery i górną fermentację, nie? No jeszcze ewentualnie spontaniczna dzika, no bo to też trochę tam generalnie górna fermentacja, no ale cechuje się czymś innym. A więc na te trzy główne rodziny bym to podzielił i według tego, że naprawdę jest taka, że jeżeli w tym momencie masz style, które mają w nazwie 10 słów, bo na przykład są jeszcze finiszowane w dwóch beczkach, są imperialne, czterokrotnie chmielone i tak dalej, to nagle ci się robi taki, wiesz, zbitek słów, bardzo długi. No i co, no, teoretycznie jest to nowy styl, nie? Brzmi jak hasło krzyżówki generalnie. Trochę tak. No i to taki, wiesz, no, i nie wiesz, trójwymiarowy. No, cool. Dobra, pozostając jakby w tej strefie edukacji w takim razie, oprócz studentów też szkolisz. Tak, kogo i z czego szkolisz? To czy wiesz co, no ja tam robię eventy dla firm, wiadomo, to trochę inaczej wygląda. To może nie do końca jest szkolenie, ale tam no przedstawiam tak, świata no tak, piwa. Nazwijmy to warsztatem. Tak, nie, no eventy najzwyczajniejsze na świecie, eventy. To fajne. Mają się ludzie dobrze bawić. Tak, mają się ludzie dobrze bawić. No, wykładam tą piwną miksologię u Patryka Lenarta w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów. Co dwa tygodnie mam zajęcie. To jest dosyć fajne, odświeżające, dlatego że tam są dzieciaki 18-22. Okej. Okay. Tak naprawdę. Rzadko się zdarza ktoś starszy. Więc no, albo nie wiedzą nic o piwie, albo wiedzą mało. Biała tablica, nie? Ale czego ich uczysz tam? Jak robić koktajle z piwa. Okej. Tak myślałam, ale zastanawiałam się, czy to na pewno. Powinniśmy tak. To wyjaśnić. Powinniśmy... Nie, no tak. Jak się robi koktajle? To jest fajna rzecz. Muszę wrócić do jednej rzeczy tak naprawdę, bo jako pierwszy też zajmowałem się food pairingiem w Polsce. Tam zaczęło to żyć, jeżeli chodzi o piwo. No i tam 3-4 lata temu zostało mi podsunięte, że jest coś takiego jak piwna miksologia. I może warto się tym zająć.
kumpela mi właśnie podsunęła temat. Taki kurde, no. Tak chodziłem wokół tego, jak pies do jeża trochę, nie? Przez jakiś czas. I stwierdziłem, dobra, no tam jakieś pochodzę sobie warsztaty, czy tam eventy związane z tym, z destylatami. Zapisałem się sam do Patryka na te dwutygodniowe barmańskie, ja tam byłem najstarszy. No bywa. Tak. Co zrobić? Co tak, co zrobić? To i okazało się, że wiesz, no ma to ręce i nogi, można fajne rzeczy wykombinować. Piwo jest jednym z fajnych, tak naprawdę ciekawszych składników, które możesz wykorzystać do koktajli, dlatego że jest po prostu uniwersalny, nie? Mhm. Chcesz robić mocne koktajle, ciężkie na zimę, będziesz miał do tego piwa. Chcesz zrobić jakieś lekkie Collinsy na lato, super, znajdzie się coś takiego. Nie? Ja muszę się chyba przejść na taki kurs, bo jakby nie pomyślałem, znaczy wiem, że można zrobić, ale nie znam w ogóle żadnych przepisów. Ani... Byłeś na zwykłym. No właśnie, nie kojarzę też żadnego takiego przepisu. Nie no, najprostszy przepis i to najstarszy, zresztą będący chyba przykładem real-time marketingu, takim z ery wiktoriańskiej, to jest Black Velvet. To okay. musisz chyba kojarzyć. Black Velvet to jest pół na pół Guinness z szampanem. De facto to mogą być jakiekolwiek bąbelki, czy to będzie Prosecco, czy Frizzante. Ale nigdy tego nie piłem. Wiesz co, a wiesz skąd się to w ogóle wziął? No. Legenda jest taka, że generalnie nigdy nie pamiętam, jak się nazywał mąż królowej Wiktorii, chyba książę Albert. Tak go nazwijmy. Tak, dla cel tej historii. Tak, chyba Albert, ale no, nie jestem pewien, więc tutaj głowy sobie nie dam odciąć. No, jak mu się ja sprawdzę, a to opowiadaj. Dobra. Jak mu się wzięło zmarło, to przedsiębiorczy barman z Londynu stwierdził, że takiegoż dnia, właśnie nie pamiętam, czy to jak zmarło mu się, czy jak był pogrzeb, ale chyba jak mu się zmarło, bo generalnie wtedy jest żałoba też, że na tego dnia nawet szampan musi być w żałobie. A jak zrobić, żeby szampan był czarny? No tak, z piwem ciemnego. Mamy Guinnessa, nie? Nieźle. Ja muszę spróbować, jakby nie piję chyba nawet. Nie, jakby wiem, co to jest, ale... Czy w ogóle Guinness jest ciekawy, bo oni na swojej stronie mają tam chyba z 5 czy 6 takich klasycznych twistów na koktajla. Okej. Okay. Chciałam powiedzieć, że to jest Albert. Czyli mogę stracić. A te takie eventy dla firm, jak też przychodzą tacy laicy, to bardziej polega na tym, że po prostu opowiadasz jakieś ciekawostki? Jest to różnie, bo zazwyczaj to jest w ogóle fajny temat, dlatego że te firmy bardzo często mają już po ileś eventów winnych, whisky i tak dalej, bo to jest popularne, nie? Mhm. A nagle się okazuje, że można mieć event z piwa i takie, ale jak to? I więc ileś tam gatunków się, no, czasami 10 gatunków czy więcej się umawiamy. Część jako, wiesz, na pogadankę, część jako tam, powiedzmy, open bar i gadanie, wiesz, za kulisowo. No i nagle się okazuje, że piwa są takie, śmaki owakie, ma wyrzekowane w różnych beczkach po destylatach. Takie, o. Poza tym piwo ma jeszcze to, że jest egalitarne, nie? No tak, nie rozróżnia klas. No bo też bariera wejścia w jakieś naprawdę ciekawe piwa, i to w sumie też takie nawet najlepsze na świecie, nie? To jest mega niska, jeżeli, nie wiem, takiego San Bernardusa Abt 12, który jest jedną z najlepszych quadrupli na świecie, o ile nie najlepszym. Brzmi to generalnie jak zaklęcie już. Tak. Ale homora. coś w tej klimacie. Quadruple to jest jedno z najmocniejszych ciemnych belgijskich piw. Okej. Czyli na przykład Westvleteren 12, to taki najbardziej był znany na świecie jako takie, no, najlepsze piwo na świecie. To przez Amerykanów zresztą, bo tam na Rejtbirze było bardzo wysoko oceniane, bo też znowu ciężko było dostać, więc jak już dotarło do Ameryki, to było wysoko oceniane. Niedostępność kreuje ocenę. No tak. I San Bernardusa 12, który zasadniczo jest bardziej Westvleteren niż Westvleteren, bo Westvleteren używa drożdży z Westmale w tym momencie, a San Bernardus to zasadniczo ta sama receptura, bo robili na licencji przez lata, jak browar Westvleteren był odbudowywany po wojnie i używają oryginalnych drożdży. Więc jak Westvleteren 12, no może za 50 zł się uda kupić, ale tak stuwa powiedzmy. Nawet chyba swego czasu był w Lidlu, nie jestem pewien, właśnie coś za stówę chyba. No to rzeczywiście, jest to bardzo przystępny. Ale to właśnie, to jest Westvleteren. A San Bernardusa, który jest bardziej, to kupię za kilkanaście złotych. Tak? Oczywiście. Okay. Jest absolutnie fantastycznym piwem. Mm-hmm. I też właśnie i studentów, i generalnie jak jakiekolwiek wykłady, czy u siebie na kanale, czy na stronie uczę, że trzeba poznawać podstawy, tak? Mm-hmm. Te wszystkie klasyczne style, polskie, czeskie, niemieckie, brytyjskie, belgijskie, trzeba po prostu znać, bo to są fantastyczne piwa i
po co wskakiwać od razu, wiesz, na bandwagon z jakimiś, nie wiem, z niesamowitymi pastry, które notabene są, nienawidzę ich i są strasznie niezdrowe. Jest to powód, że mam nadzieję, że kaloryczność pojawi się na tym, na etykietach piwnych. A nie ma kaloryczności na etykietach? Wiesz co, musi być na bezalkoholowych. Okay. Co? Okay. Też nie każde browary się do tego stosują, coś ciekawe. Okay. Natomiast większość koncernów chyba ma, wiesz, okay, wpisane. Natomiast no, browary rzemieślnicze nie muszą mieć. No tutaj nie ma. Nie. Może lepiej nie wiedzieć, ile to ma kalorii. Ale to ciekawe, czasem nigdy nie zwróciłem uwagi na to. Bo nikt nie patrzy na kalorie, jak tylko na woltaż. Alkohol nie ma kalorii. Alkohol nie ma kalorii. Nie, no ma. Nie, no ma. Ma tylko, no, tak sobie ludzie wmawiają. Tak. Nie, no wiesz co, przez bardzo długi czas po prostu jak miałeś normalne piwa, odfermentowane i tak dalej, to ta kaloryczność była w miarę znana, no chociażby nie, zwykły lager, no to będziesz miał na pół litra z 220-240 kilokalorii, nie? No to jest tak okej. Okay. Bezalkoholowe, ostatnio widziałem właśnie, sprawdzam niemieckie bezalkoholowe, fajne piwa. Mhm. Tam ma na przykład 60 kilokalorii na pół litra. 60 kilokalorii to jest nic, to chleb mam więcej. Mhm. Guinness ma... Tylko pić takie piwo. No. Zamiast chleba. Bez kitu. Do śniadania i jedziesz. To kumpel stwierdził właśnie, że wiesz, nie opłaca się jeść chleba, jeżeli puszka Guinnessa to jest 155 kilokalorii. No tak, no tak. A właśnie, a propos piwa bezalkoholowego, jakby... Myślę, że możemy wszyscy zgodnie przyznać, że w ostatnich, myślę, 2-3 latach jest mega boom. No, a 4 nawet, nie? Bezalkoholowe i 2 na bezalkoholowe w formie takich, bym to nazwał lemoniadami, no, czyli jakby no, różne dodatki zaczęły się cytrynitami. Jak myślisz, jak to wpływa jakby na rynek całościowy piwa? Ty, wiesz co, ja uważam, że bardzo fajnie, że są bezalkoholowe tak popularne. Mhm. I te bezalkoholowe już naprawdę są dużo lepsze niż lata temu, chociażby, nie wiem, no, wcześniej to było tak robione, że brano bardzo niski ekstrakt, tak, czyli mało tego cukru, który by odfermentował. Brano drożdże, które zasadniczo nie do końca chcą fermentować. Jeszcze ten proces przerywano w trakcie, robiono to w niskiej temperaturze i na przykład brałeś bezalkoholowe i waliło takim bezczelnym zielonym jabłkiem, nie? Te saldehydy octowe, tam drożdże produkują, nie pozbyły się go. No, coś okropnego. Notabene kasogenne, co jest zabawne w przypadku piw bezalkoholowych. Ale teraz, jak wiesz, rzeczywiście to wystrzeliła ta kategoria do góry i bardzo dobrze, że wystrzeliła. Te browary zaczęły inwestować, duże browary przede wszystkim, nie? W maszyny do dealkoholizacji. Czyli tak naprawdę robisz normalne piwo, potem odparowujesz alkohol, destylujesz zasadniczo, zwracasz część aromatu, który tam uciekł przy okazji tego alkoholu i masz piwo dealkoholizowane. Tutaj by się przydało jeszcze tak naprawdę na... bo w Stanach Zjednoczonych to jest fajnie rozwiązane, bo zostaje z alkoholem, tak? Mhm. Który teoretycznie w warunkach polskich nie za bardzo możesz użyć do niczego. No. W warunkach amerykańskich po prostu robisz RTD, ready to drink, czyli puszkujesz sobie, nie wiem, Cosmo, puszkujesz sobie jakieś tam inne wodka sour, cokolwiek z tego i masz kolejny produkt, który ci wyszedł od razu, nie? Tak, to jest absolutnie fantastyczne, nie? I powinno tak być u nas też, uważam. Co jest no, paradoksem trochę, bo z jednej strony cieszę się, że wiesz, że piwa bezalkoholowe, a z drugiej strony no, mówię, że no, powinny być dozwolone, że wykorzystać do... No. Do drinków, tak? No tak. No tak. Ja, no tak, no ale jak już się wyprodukowało, to szkoda jakby no, marnować tego produktu. No często to jest marnotrawstwo, najzwyczajniej na świecie energii i wszystkiego po kolei, tak? Miałabyś od razu produkt. Czysty alkohol, dobry, więc szkoda nie wykorzystać. Wyobrażam sobie tylko pracowników w baniacz, z baniaczkami gdzieś tam, wiesz, coś sobie ja podejrzewam, że mogą czyścić coś z tym. Albo, no. Albo czyścić. No. Nie, no jest nie jako, tak jako technologiczny tak, jest po prostu. Albo, no. No teraz to, że są bezalkoholowe i naprawdę fajne bezalkoholowe, no nie, no, jeden z moich ulubionych jest Miosa bezalkoholowy. To też jest mój. O, to jest fantastyczne piwo. To jest fantastyczne piwo. Ale na przykład teraz zaczynają się pojawiać bezalkoholowe, tam funkcjonalne nazwijmy to. Mm-hmm. Czyli to wiesz, Active i tak dalej. Mm-hmm. Nawet patrzyłem właśnie, chyba Lech wypuścił. Patrzyłem nawet na skład tego. Tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o skład. Przy czym całkiem mnie rozbawiło, że zmiana jest nazwy gumy arabskiej na gumę akacjową. Co technologicznie jest... Zgadza się. Mm-hmm. No bo guma arabska jest z akacji. Tylko, że ja pamiętam jeszcze, jak guma arabska to był po prostu taki klej, taki paskudny. Tak, w trójkącikach, nie? Jak się odkroiło tam, szczyt tego trójkącika, to już trzeba było to zużyć w cholerę całe. Jeszcze śmierdziało okropnie. Ale rzeczywiście, no to jest stabilizator w ogóle. To jest co? E404 chyba? Coś to nie, mnie nie patrz, jakby ja jestem z chemii lewy. Nie, ale to jest normalne do żywności, że wiesz, to wszystko zostanie z nierozwarstwiło się i nie wyglądało badziewnie. Natomiast no rzeczywiście, te składy są całkiem dobre tego wszystkiego, jak się popatrzy. Mhm.
Ja muszę powiedzieć, tutaj wtrącić, bo też ostatnio bezalkoholowe mi brat kupił i ja kiedyś nienawidziłam tych piw, bo było tylko jakieś takie typu jakieś karmi albo takie, wiecie, takie lemoniady. Karmi takie, zero, to coś takiego. No a teraz właśnie Pinty chyba piłam? Taki bez... Minimalcy. Tak. I drugi taki z marakują jeszcze też jakiś taki super w ogóle są te browary, naprawdę. To jest bez porównania to, co no, było tak parę jak lat temu. Mówi, nie? Jakby poinwestowali pieniądze, zrobił się z tego rynek trend i jakby jest co pić. Znaczy, no, wiadomo, że to dalej jest piwo bezalkoholowe, no ale to nie są takie ulepy cukru i takie do wyżygu, że tak o, na przykład wiesz, to karmi kawowe, które jest, jest fantastyczne i zresztą ma kofeinę w całkiem dobrej ilości. Dla mnie to jest cukier w cukrze. Dlatego, że ma te 600 kalorii. Nie, ma dużo mniej kalorii. No to tam to rzeczywiście jest po tej wytrawniejszej stronie i co jest fajne, ma dużo, mam naprawdę taką sensowną zawartość kofeiny, nie? Okej. Okay. Co dla mnie jest fajne. Zamiast kawy, no. Ja bardzo dużo kawy piję, więc... Okej, okay, okej. Okay. Rozmawiamy dużo o technologii i jakby wiem, że część słuchaczy może się pewnie po prostu zgubić. Ja nie ukrywam, że my też... Ja muszę czasem chwilę pomyśleć, jak mówisz, żeby sobie przypomnieć, no o co chodzi. Ja raz byłam w browarze, to chociaż widziałam... No, to w którym? Opowiedz. O kurde, nie pamiętam. Gdzie? W Wrocławiu w Stumostu byliśmy. No, no byliśmy, ale to razem byliśmy, ale ja byłam na wycieczce. Na studiach? Tak. To dawno i nieprawda. Nie, to gdzieś koło Warszawy. No to Warka pewnie. To czy koło Warszawy, no to co? Byśmy, a jest z większych zakładów, są to Warka, Jabłonowo, Tarczyn. Ja teraz nie studentka pamiętam, nie bo... słuchała. Jana... Bo byłam w różnych zakładach, ale akurat pamiętam, że w tym piwo też oglądaliśmy, ale zupełnie nie pamiętam, co to było. A to dlatego, że na biotechnologii byłaś? Tak. Dlatego jak robili królewskie, to była Warka. Ja się mogę przyznać, że na studiach robiłem staż w Carlsbergu w sierpcu, w Kasztelanie. No. Ale już nic nie pamiętam z tego. To słodownie sobą. Ale tam się uczyłem rzeczywiście, jakby jak to piwo się produkuje, aczkolwiek zajmowałem się bardziej usprawnianiem produkcji i procesów jako takich, niż samej produkcji. A to widzisz. No sporo znajomych tam mam. Zresztą na studiach, to na kampusie SGGW tym nowym, to był, gdzie Kanad był i kurde, jak się nazywa ta druga, tutaj nie pamiętam. Ale właśnie wtedy, jak wchodził ten, jak wchodził wtedy kasztanan niepasteryzowany, to był hit. Jeszcze okocim palone. Lata temu. I tam największy obrót, nie wiem, jak wiecie, jaki jest kampus SGGW na Ursynowie. Tam przez Rosoła jest stacja benzynowa. To ta stacja benzynowa zawsze ma większy obrót na alkoholu niż na paliwie. Bo to jest pierwsze miejsce poza knajpami, gdzie możesz kupić alkohol. Okej. Okay. No cóż. To tak samo jak ten słynny Orlen przy schodkach tutaj w Warszawie. Tak, koło Poniatowszczaka. Też jest, no. To ten. Zacząłem od technologii i chciałem przejść płynnie do tego, żebyś nam powiedział, jak wymyśla się piwo. Co, no zaczynasz od stylu. Więc pierwsza rzecz, to musisz zweryfikować tak naprawdę, jaki chcesz styl zrobić. Jeżeli na przykład nie chcesz sprzedawać piwa, to robisz grodziskie. Nie, no teraz się bezłośliwiam, ale prawda jest taka, że grodziskie się ciężko sprzedaje, natomiast ja no, lubię je propagować. Co nawet zabierałem butelki do Stanów. Tutaj Marcina Stajewskiego chciałbym pozdrowić z Fortuny, z Miłosławia. Świetny technolog i no, teraz właśnie ogarnia konkurs, który będzie w ten weekend. Jak rozmawiamy oczywiście w ten weekend. W Grodzisku Wielkopolskim w browarze. Okej. Okay. No, ja uważam, że warto ten styl propagować i świetne lato. Natomiast no, pierwsza rzecz, jaki jest styl, tak? Czy robisz wersję bazową, czy robisz podwójną, imperialną? Czy powiedz jeszcze, jaka to jest imperialna, so, jakbyś miał porównać. To jest też punkt odniesienia, no bo jeżeli byśmy mieli stouta, no to stout taki jak Guinness, imperialny, zwykły dry stout, no to jest 11, 12 powiedzmy, tak? Jeżeli chodzi o ekstrakt. I tutaj my stosujemy stopnie plato, ale to równie dobrze mogą być procenty. No to samo wychodzi praktycznie. No to imperialna wersja, no bo będziesz miał jeszcze eksportowe, które tam będą miały na przykład 15-16. Też jako podwójne mogą się liczyć. No i imperialna powinna się zaczynać tak, no dla mnie od 20 powiedzmy. Okay. Ale często tam chyba od 18 widziałem. Okej. Czyli jakby ilość ekstraktu uzależnia jakby rodzaj, jakby tą kategorię, te widełki, nazewnictwa. Tak, no ale wiesz, to wszystko jest znowu, tak mówiłem, kwestią odniesienia. Jeżeli byś robił imperialnego grodzisza, to jeżeli wersja bazowa jest 8, to imperialna na przykład już jest 12. Okej. Można tak nazwać spokojnie. No tak. A 12 to jest do niewiele więcej niż ten Guinness, tak? To, czyli wybieram sobie, że chcę jaką masz bazę, nie? Jakiegoś, nie wiem, pszeniczniaka chcę jakiegoś strzelić. No to, nie wiem, niemiecki pszeniczniak, tak?
A taki zwykły Hefeweizen. Jadę do Niemiec, oglądam wszystkie browary, kupuję po jednym, żeby zobaczyć sobie, jak smakują te ich przecinaki. Robisz ten na tej aplikacji 100 próbek od razu. Ja właśnie mam takie, ja właśnie chyba kopnę się na początku sierpnia tam do Bawarii, do Frankonii. Właśnie zrobić takie rzeczy. A jednak. No dobra, ale jakby, okej. Wypiłem tych piw 30, powiedzmy, żeby mieć jakiś taki przegląd mniej więcej, co chcę zrobić. I kupujesz, kupujesz 10 książek. I dzwonię do Michała i Michał, potrzebuję zrobić piwo. A Michał wtedy siada i co? Siadamy i gadamy, co byś chciał mieć. Konkretnie z tego piwa mieć. Czy jak masz pszeniczniaka, no, czy wolisz pszeniczniaki, które mają więcej bananów, czyli tych estrów owocowych, czy ma może trochę więcej goździka, czyli tych fenoli, czy może są zbalansowane, bo pszeniczniaki mogą być takie i takie, to wszystko zależy od szczepu drożdży, który używasz. Czy chcesz, żeby był jasny, ciemny, czy może cokolwiek tam po drodze, czy chcesz, żeby był białym pszeniczniakiem, czyli witbirem, czy białe, jak tam się właśnie w Ukrainie mówi, nazywa, chociażby czernichowskie białe, czyli no tak naprawdę kolendra, skórka pomarańczy, czy chcesz do tego dodać, to i zasadniczo. Czyli tak, jak chcemy to zbalansować, czy chcesz, żeby ten chmiel był w miarę wyczuwalny, niewyczuwalny. Czy na tym etapie wybieramy też już rodzaj chmielu? No, oczywiście. Okej. Czyli tak, zadajesz mi 100 różnych pytań. No, ja idę do domu, zaczynam płakać, bo nie wiem. Nie znam, nie. Potem kupuję te 10 książek i zaczynam samemu zrobić. Nie, po prostu mówisz coś podobnego do tego. Ale dajesz tą butelkę i podobne. Słuchaj, to jest takie zdroworozsądkowe kobiece podejście. Ja bym tak zrobiła. Takie ma być. Takie ma być. Okej, wszystko wiadomo. Miałeś taką sytuację? Zazwyczaj tak, nie musisz mówić nazwiska ani nazw, ale jakby z ciekawości. Wiesz co, nie. Raczej nie, po prostu, kobietom nie ma. Raczej jak na przykład Marmin startowaliśmy, a kurde, zrobiliśmy panel na ile? Chyba z 20 New Englandów, Hazy IPA, które wtedy były na rynku. Rozpisywaliśmy sobie wszystkie, co nam się podoba, co się nie podoba, zrobiliśmy merch tego, no i wyszło Veritas. Okej. No dobra, to jakby powiedzmy, przebrnęliśmy przez ten etap. Wiemy, że to ma być pszeniczniak, ma być lekki, orzeźwiający, trochę bananowy. Ty dobierasz chmiel, bo ja się na tym nie znam. Co robisz dalej? Jak to rozpisujesz? Wiesz co, mam taką specjalną tabelkę na A4, co też studentom właśnie pokazuje, że to wszystko tak rozpisywać, że to było znowu kuloodporne, tak? Rozpisujesz wszystkie surowce, w jakiej ilości one są. Na jedną warkę, tak jakby to jest ta wielkość, którą operuje prowadzący. Tak. Ile to jest jedna warka? Różnie, no. Instalację możesz mieć od hektolitra tak naprawdę do 100 hektolitrów. Okej. I więcej, tak. Okej, jakby mówię ci, że chcę zrobić 10 hektolitrów piwa i to jest moja warka, jakby ty wtedy to... To robimy na 10 hekto, nie? Odzywamy się jeszcze najpierw do browaru, którym chcemy to zrobić, żeby mi podali, jaką oni mają wydajność, bo to jest dosyć ważne na instalacji. Rozmawiamy o tym, czy mam swój browar, czy robię browar kontraktowy, czy robię u kogoś po prostu piwo. No bariera wejścia do kontraktowego to jest założenie spółki i koncesji hurtowej, nie? Bo finalnie ja sprzedaję to piwo. Ty sprzedajesz, producentem nie jesteś, producentem jest browar. Akcyzy generalnie według prawa. Ty jesteś hurtownikiem. Czyli prościej jest mieć już swój browar, czy prościej jest zrobić kontraktowy? Też słuchaj, jeżeli masz swoje pieniądze na swój browar, to wiadomo, że to jest najlepsza rzecz. Ja mówię prawnie, jakby abstrahując od pieniędzy, nie? Bo wiadomo, że trzeba zrobić większą inwestycję. Nie, nawet prawniej to zdecydowanie jest łatwiej u kogoś zrobić, tak? A jak jeszcze masz spółkę, to przecież jesteś odpowiedzialny do 5000 zł zakładowego, dziękuję, do widzenia. I wypuszczam jakiegoś sikacza na rynek, którego nikt nie lubi, wszyscy zwracają, a ja tylko czyste rączki, nie? Okej. Tutaj oczywiście się śmiejemy, taki disclaimer, nie? Ale... Czyli masz tabelkę, rozpisujesz mi to wszystko, rozpisujesz też proces, jakby temperatury, tak, cały proces musi być rozpisany, dokładnie. I zacieranie, temperatury, czasy, co tam są. Jeżeli są dodatki, to na jakiej zasadzie? Jeżeli jest chmiel, bo może nie być chmielu, tak? Są takie piwa. No to każda partia chmielu będzie się różniła, więc robimy na alfa kwasy, czyli... To jest ten jeden ze składników, tam lata temu podawało się głównie alfa kwasy. Ja do tej pory pamiętam, jak mieliśmy w Konstancinie taką puszkę ekstraktu goryczkowego. To zresztą był najstarszy numer świata, co się robiło tam nowemu pracownikowi, ja o tym wiedziałem, ale to w innych browartach było, nie za komuny zwłaszcza, że dawało się spróbować, nie? Tam język kołkiem staje, bo to jest po prostu czysta gorycz i to jeszcze w formie żywicy, która obkleja cię wszystkie. To wygląda jak taki zielono-żółty, stukrzony miód. Raczej się już tego nie stosuje za bardzo.
A przynajmniej w rzemiośle zdecydowanie, tym bardziej, że tam raczej się odchodzi od goryczy w większości gatunków, które są popularne. Natomiast no, tam właśnie było standaryzowane, jedna puszka to jest tam chyba 500 gramów alfa-kwasu, z tego co pamiętam tam było. Więc to no, można się tym bawić. Jeżeli zapisujesz, że właśnie jest chmiel, no to nie, że kilogram tego chmielu, bo to nic nie znaczy, bo jedna partia może mieć 8% alfa-kwasów, a druga będzie miała 12%, nie? Więc no, jak zrobisz dokładnie według takiej samej ilości, no to będziesz miał następną partię przechmielona, no, będziesz zupełnie co innego. Okay. Więc rozpisz. Jak to trzeba zrobić? Sprawdza się ten chmiel? Nie jest napisane. Na chmielu? Tak, producent podaje na opakowaniach. Okay. To jak w takim razie to rozpisujesz? Że robi się mieszankę taką, żeby był równy ten alfa-kwas? Czy... Tak, no więcej, mniej, w zależności od czasu. Okay. To wszystko da się wyliczyć. Okay. Wzory. Jest są trzy wzory do tego, więc można z tego skorzystać. Okay. Jakby nie zajmujemy się samym ważeniem, bo to był jakby osobny odcinek. Ale jeżeli byście byli ciekawi, to dlatego też nie podaje się już w tym momencie IBU, czyli tych jednostek goryczy na piwie. Nie? Na początku tam rzemiosła się podawało. Było, ja pamiętam nawet na festiwalach się podawało. Nie wiem, czy teraz też się podaje. Na ten... Nie, wiesz co, nie podaje się to jakieś piktogramy, są szyszeczki czy inne takie rzeczy. Z prostej przyczyny, bo piwo znowu nie musi mieć pełnego składu podanego. Muszą być alergeny, nie? Więc jeżeli są podane alergeny, dziękuję, do widzenia. Reszta podaje się 10 słów z nazwy, jakie to jest piwo. Tak. I zawiera słód jęczmienny. Tak, i wszystkich interesuje jeszcze procent i jakby nikt chyba więcej nie czyta. Tak. Przynajmniej z takiego to podstawowego poziomu mojego, co ludzie chodzą i piją. No teraz wiesz, wszystko inne, co podasz na etykiecie, jest nieobowiązkowe, ale jeżeli podałeś, no to jest traktowane jak, nie przymierzając, no, ilość wsadu owocowego w jogurcie, nie? Mhm. Więc jeżeli jest podane, że 4,5 truskawki procent, to te 4,5 truskawki ma być, bo przyjdzie i hars, i na karę, nie? Bo wiesz, powiem, że tej truskawki jest 4%. Ale to i konsument oszukany, nie? Nie wynika z tego, że to jest jakby na tyle płynny i nie chcę powiedzieć naturalny, ale to nie jest naturalny już proces, ale płynny, że no po prostu ciężko jest... Nie da się, wiesz, każdy wzór będzie ci podawał troszkę inaczej. No. Natomiast kwestia jest taka, no my jeszcze jak byłem tam w poprzednim browarze, w Kingpinie, no tam wrzuciliśmy na bęben w Instytucie Browarnictwa, żeby sprawdzić, jak wygląda to z alfa-kwasami. No to to w widełki 10 IBU mi się udawało zmieścić, nie? To jest dobry wynik. Okay. No ale to nadal, znowu, jakbyś napisał, że jest 60 IBU, a będzie 55, informacja nieobowiązkowa, tak. Konsument oszukany, tak? Bo tak, może ktoś na przykład kupił, bo, że jest 60 IBU. A ja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i... Okej. Jakby wypisujesz całą tą formułę, projektujesz to piwo, jakby tak już technicznie obliczasz wszystko, co to ma być i co? I oddajesz jakby osobie, która chce zrobić piwo i ona na tym pracuje. Czy jeszcze siedzisz jeszcze i pilnujesz procesu? To czy nie, no wiesz, to wszystko jest do ustalenia, ale generalnie ja już mam tak z głową, że wolę być przy procesie, nie? Okej. No jakby, bo ktoś potem powie, że Kopik zrobił i niedobre, nie? Tak w cudzysłowie. Czyli oczywiście, trzeba z tym ważelnikiem siedzieć. O, żeby to raz się zdarzyło gdzieś tam w internecie. Okej. Czyli jeszcze siedzisz i pilnujesz i jeszcze dla wszystkich takich ludzi, którzy nie są jakby mocno w piwo, powiedz, jak długo się robi jeszcze, ramy czasowe. Ja wiem, że to może być od miesiąca, tam od tygodnia do 5 lat, ale jakbyś mógł... To czy właśnie, wiesz, od tygodnia to dobrze powiedziałeś. Jeżeli masz dobrze spięty browar z technologią, wirówkę na przykład, taka dosłownie wirówka jak do mleka praktycznie, tak? Centryfuga, to IP jesteś w stanie zrobić w 1,5 tygodnia. Więc takie rzymanie się na koncerny, że robią piwo w ciągu tygodnia, no to nie ma sensu ani racji bytu, no bo rzemiosło robi to samo, nie? Więc trochę bez sensu. Natomiast no to jest tak, od tego 1,5 tygodnia do wiesz. Przy czym tutaj można powiedzieć właśnie, jak masz reklamy chociażby, te długoważone, tak? To jest absolutnie bez sensu. Dlatego, że ważenie jest jednym z krótszych procesów tak naprawdę w produkcji piwa. Co jest najdłuższym, to też od razu powiedz. No, fermentacja, leżakowanie. Okay. To jest fermentacja, leżakowanie będą dłuższymi zdecydowanie. Ważenie w tym momencie masz od 1,5 godziny, tak? Standardowo to było jakieś takie 60 minut w miarę, powiedzmy. To co to jest ważenie? Gotowanie. To jest po prostu gotowanie. Gotowanie z chmielem, bez chmielu, jak na przykład Hazy IPA, New England IPA, zazwyczaj bez chmielu jednak. Czyli to jest jeden z pierwszych etapów. Najpierw jest zacieranie, tak. Czyli musimy uzyskać ten ekstrakt wodny, cukrów oraz innych związków ze słodu. Następnie musimy to odfiltrować, czyli to filtrujemy przez kać filtracyjną. To jest po prostu taki zbiornik z fałszywym sitkiem. Tak naprawdę w środku. Odbieramy tą brzeczkę, wysładzanie, czyli przemywamy kolejnymi partiami wody, żeby jak najwięcej tego, bo odbierzemy tą brzeczkę przednią,
to ona jest mega gęsta. Jest dużo nie mówić o procesie. Ale ja muszę się dowiedzieć. No już, dobra, lecimy. Jest dużo bardziej gęsta niż to, co chcemy uzyskać, nie? Więc trzeba po prostu wypłukać jak najwięcej tego cukru. Jak zmienialiśmy poprzednich pracowników w Konstancinie, tam warzelanych, to oni nie uznawali wysładzania, bo im się nie chciało. Okay. Więc po prostu dosypywali cukru, nie? No to rolnik był zadowolony, bo tam tyle jeszcze było tego cukru w mucie, które dostawały krowy, że ona to takie rosło, nie? A mleko dawały po prostu przepiękne. A teraz, no tak, się wysładza, że jak najwięcej tego cukru wziąć. To zresztą z tego etapu masz w języku polskim podpiwek, bo to już były te ostatnie wody wysłodkowe, które nie opłacało się dać do głównego zbiornika, ale coś tam jeszcze było, można z tego było fermentować sobie jakieś tam. Trochę zero waste'u jednak było, nie? Tak, dokładnie. No, po co marnować, skoro jeszcze można wykorzystać, nie? Pewnie. Dopiero potem, jak już mamy, to mamy to warzenie, czyli gotowanie. I doszliśmy do tego. Tak, i teraz te reklamy długoważone i tam te kufy drewniane są przetaczane, to jest absolutnie bez sensu, no bo co znowu? Z ważenia to gotowanie, no to musi się gotować. Ale jest jeden przykład piwa, znaczy no w sumie dwa chyba w Polsce, dwóch browarów, czyli Fortuna, gdzie oni rzeczywiście długo wygotowywali, i Cormoran z Olsztyna. No, ja znam takie nazwy. Gdzie oni mają te piwa typu boil down, co zasadniczo robi się jak sos demi-glace. Zagotowuje. I przez na przykład 24 godziny, żeby odparować jak najwięcej, bo instalacja nie dałaby rady po prostu uzyskać takiego ekstraktu. Tam jeszcze dodatkowo zachodzi karmelizacja, różne fajne procesy, więc no rzeczywiście to wtedy jest długo ważone. No ale to jest doba nadal, jeżeli to poza tym zajmuje tyle energii, że wiadomo, to tylko na specjalne piwa, nie? Okay. Po gotowaniu fermentacja, leżakowanie? Wcześniej jeszcze jest taka faza, co się nazywa whirlpool. Okej. Okay. Gadzie osadowa. Okay, jest no, po prostu no, jest w pościance wtłaczane do kadzi, żeby tam po okręgu sobie było. Jakbyście zamieszali, nie wiem, herbatę w kubku, to zrobi się taki stożek, nie? To jest dokładnie to samo. Czyli wszystkie jakieś tam białka, chmieliny, inne rzeczy, które są cięższe od brzeczki, żeby się tam osadziły. No, tak, żebyśmy ją trochę czystszą. Lecisz przez wymiennik ciepła na fermentację, fermentujesz, potem leżakownia, butelkowanie, puszkowanie, kadłowanie, co tam chcesz. Okej. Okay. To jak już jesteśmy przy tej produkcji, to proszę wytłumacz mi, bo ja się zawsze z tym mylę. Górna i dolna fermentacja. Co najprościej jest... Dolna fermentacja jest w niższym zakresie temperatur, górna fermentacja jest w górnym zakresie temperatur. Jaki to jest zakres? Wiesz co, górna tak spokojnie, no 14 już się da, ale tak 16 wzwyż. Stopni Celsjusza. A w belgijskie spokojnie mogą i po 30 parę stopni. Sam widziałem takie fermentacje, na przykład piw sezon. Okej. Okay. To fermentacja się kończy w ciągu doby. Jak są zawory odprowadzające na zbiorniku nadmiar dwutlenku węgla, to ręki się nie przyłożą, bo robią od razu tak, nie? Więc rzeczywiście żrą wtedy. Okej. Okay. A dolna fermentacja wyszła przypadkiem. Okej. Okay. Bo to są drożdże, no, piwa nie były pasteryzowane, nie były filtrowane, były klarowane. To jest zupełnie co innego niż filtracja, tak? Taka już poprodukcyjna. Czy nawet wyjaławiająca, ładne słowo. No, cieszę się, że udało mi się i po całym dniu gadania to jest. Kopi wody, bo zaraz mi tam wyschnie. Nie, jeszcze trochę mam, ale to ciężkie słowo po całym dniu gadania, to już wiesz. No jeszcze my cię tu męczymy na wieczór. Nie, spokojnie. No. A teraz, no, jak się przejdziecie do... albo browar w Cieszynie, to widać, ale to trzeba tam się przejechać. Albo pójść sobie do browarów warszawskich i zobaczyć, jak browar warszawski w browarach warszawskich, nomen omen, jak się tam schodzi na dół, to schodzicie na dół tak naprawdę do piwnic leżakowych, które są odsłonięte. I ten cały food court, który tam jest, to są dawne piwnice leżakowe, nawet macie łoża na zbiorniki, tak, nie? Tak. Więc zobaczcie, ile to było pod ziemią. Nie? No tak. I z jakiej cegły. Generalnie piwnice leżakowe były raz, że bardzo... fajnie zrobione. Browar w Sobotce Górce, nieistniejące niestety, miał wykutą leżakownię między zboczu góry, nie? Też inna temperatura. Okay. Więc tam był specyficzny mikroklimat, to znaczy dobra izolacja. Jeszcze przysypane ziemią, dziękuję, do widzenia. W zimę brano bryły lodowe, z Wisły, jak Wisła zamarzała, czy skądś tam. Ostatnio odkryli przy kościele Jezu, Świętej Anny? Na służebie Świętej Anny czy Katarzyny? Świętej Katarzyny. Świętej Katarzyny, dokładnie. Piwnice lodowe dla zamku w Wilanowie. Okej. Okay. Takie w kształcie litery U, tak nazywane fajne. I po prostu składowano w tych piwnicach lód, nie? Więc jeżeli składowano to piwo, bo generalnie dlaczego jest Oktoberfest? No bo nie ważono tego piwa przez okres letni, bo nikt nie był głupi, wiedział, że jak się piwo psuje, no to po co je robić? No tak. Ale to nie oznacza, że nie pito tego piwa, nie? No to znaczy, że trzeba naprodukować na ten okres i gdzieś to składować. Jak składujemy, mamy niepasteryzowane, niefiltrowane, czyli te drożdże tam żyją.
A jak drożdże żyją, to generalnie chcą dalej żyć. Więc tak, no, więc tak szarża po szarży, jak to ładnie mówimy, mutacja po mutacji. Nagle się okazało, że z drożdży, które walały taką temperaturę nas otaczającą, one sobie całkiem dobrze radzą. 8, 10, 12 stopni Celsjusza. Tylko, że straciły zdolność do produkcji na przykład właśnie tych estrów fenoli. Mhm. W dużej ilości. Naprodukują oczywiście, ale sobie po sobie posprzątają. Fenoli raczej nie powinny, no ale estry mogą. I jak każda nowość się przyjęło, tak? Mhm. Tym bardziej, że to było składowane w zimnych tych piwnicach, więc znowu, praw fizyki się nie oszuka. Jak jest zimno, to wszystko ładnie opada, klaruje się. Mhm. Więc mieliśmy trochę bardziej klarowne piwo o innym profilu smakowym, bardziej oparte na słodzi i na chmielu niż na tych oznakach fermentacji. Strasznie mnie wkurza, jak widzę w internecie czasami, tam odkopuję jakieś portale informacyjne, tak? Właśnie tam górna fermentacja, dolna fermentacja. Górna fermentacja, bo tam drożdże fermentują na górze. Zawsze jest czapa z drożdży, to jest jedna rzecz. A dolna fermentacja, bo tam na dole. Pisał to ktoś, kto nigdy nie był w szkole. Więc ktoś musiał napisać za niego. A on dyktował. Co na ten główny wzór fermentacji, który mam na lekcjach biologii, to jak to jest? Nie? Cukier, strzałeczka w prawo, dwutlenek węgla i alkohol, nie? To dwutlenek węgla, tego dwutlenku węgla jest sporo. Więc nie da się, że drożdże sobie się działy na dole. To znaczy technologicznie jest to możliwe, można imobilizować drożdże, ale to zupełnie w innym celu się robi niż fermentacja. I raczej się nie stosuje tak zbyt często. Natomiast no, to się wszystko kotłuje, jak jest na cholera. Tam wszystko lata w każdą stronę. Jak chociażby, nie wiem, ogórki zaczną fermentować, nie? W słoiku, to widać, że ten gaz leci, nie? Dokładnie. I tam drobinki sobie latają po środku. Więc jeżeli fermentacja jest głównie na tym oparta, no to wszystko po całym tym zbiorniku lata w każdą stronę. Więc nie ma możliwości, że leżało na dole. Boże, zgubiłem się już w tym piwie. Musimy pojechać do jakiegoś browaru. Musimy pojechać do browaru. Pojechać, nawet nie musicie daleko, przecież no, do browaru warszawskiego możecie pójść. Mm-hmm. Fajny tur chłopaki mogą zrobić. Mm-hmm. Zresztą bardzo fajny browar do zobaczenia, do zwiedzania, dobre piwa mają. Palatum jest przecież przy Warszawie. Tak. Artezan niedługo będzie miał imprezę. Gdzie jest najwięcej browarów w Polsce? Jakieś województwo albo kolejne miasta. Chyba. Śląsko? Jest, zaczął tam wszystko. Wina na Śląsku, na Śląsku, piwo na Śląsku. No wiesz, no. Może warunki dobre. Raz, że warunki, dwa, historycznie bogaty region. Mazowsze to zawsze była bida, nie? No tak, tylko tą Warszawę mamy. Jak ją przenieśli już, to dopiero się zrobiła bogata, nie? Właśnie, i a propos, jak jesteśmy już przy Warszawie i jesteśmy przy produkcji piwa, to powiedz coś o browarze Mermaid Brewing. No, zrobiliśmy go z kumplami, którzy znamy się ponad połowę życia. Mm-hmm. Jak ja odszedłem z Kingpina, tak zaczęliśmy o tym gadać. Robiliśmy piwa w Beer Labie, no, tam pandemia to dosyć mocno tam przeszkodziła, nazwijmy to. I tak po pandemii jakoś każdy zajął się swoją robotą, bo każdy ma swoją robotę i się to rozlazło. Ale wracamy do tego. W mniejszej skali, myślę, wiesz, bo tam robiliśmy 40 hekto, ja tak naprawdę chciałem robić 20 i uważam to za takie optimum, bo moją ideą było, i zresztą chłopaków też, no niestety właśnie pandemicznie musieliśmy zacząć bawić się w butelki. Wiem, że dla wielu ludzi to było fajne, no bo mogli kupić w innych regionach, a nie w knajpie, w sklepie i tak dalej. A wam prościej zakegować jakby bez... Wiesz, to nawet nie o to chodzi, że prościej... To z założenia ma być browar warszawski. Zresztą my tam operujemy z gwarą warszawską. Było to bardzo fajne. Musieliśmy to porzucić, bo mało kto rozumiał. Poważnie, a tak? Okej. No jestem z krwi i kości warszawiakiem, a mój szef, który jeśli to słucha, to pozdrawiam, stwierdził, że jestem gdzieś spod Łodzi albo gdzieś bardziej z południa, bo taki mam głos dla niego. Stwierdził, więc... No, to Łodzi to nie tak ale daleko. Ale zdziwiłeś mi, że mało ludzi to rozumiało. Mi się bardzo podobał ten styl. No to fajne było, nie? To są... Polecam poczytać jakby profil. Ale może dlatego, że czujesz się warszawiakiem, więc się bardziej utożsamiasz. Warszawiakiem. To gruby język Jacek ma cały czas taki, wiesz, to jest fajne. Tylko, że dużo bardziej miękki było, nie? Tam, a my tam żeśmy polecieli na początku. Czyli chcieliście zrobić taki warszawski browar? Wiesz co, ja uważam, że brakuje takich miejsc, przepraszam, że ci wszedłem słowo w ogóle, ale uważam, że brakuje takich miejsc, które powinny sprzedać wokół komina, nie? To jest właśnie bardzo fajne w innych krajach. Bo kurde, no co to jest za browar regionalny, który sprzedaje od morza aż po Tatry? Mhm. To region Polska, nie? No. Właśnie duży. Fajne jest to, że wbijasz w jakieś województwo i jest tam piwo, którego nie widziałeś nigdzie, nie? No są takie przykłady, nie wiem, Miedzianka na przykład sprzedaje wokół komina, czy jest sporo tych browarców, właśnie są takie bardziej regionalne. No to może gdzieś tam raz na jakiś czas trafią się piwa w szerszej dystrybucji.
Ale no właśnie takie fajne, że robisz tylko kegi, są następne tylko w knajpach. Przecież jest kilkanaście lat temu, to w ogóle było absurdalne, ale w Polsce z beczki sprzedawało się tylko 4% piwa. Okej. Okay. Ta reszta to była puszka, butelka, nie? Ludzie okay. po prostu kupowali i pili w domu. A piwo jest takim napojem socjalizującym, tak? I miejsca, w których się kiedyś lało piwo i nadal się leje piwo, też są takie miejsca. Tak, no właśnie. Są tak robione zobacz, nawet. No. Bo zobacz, no jak mówisz, idziemy na wódkę, no to jest tak jakiś grubszy powód, nie? Albo radosny, albo nieradosny, tak, nie? Tak. Więc tam raczej to na tym pierwszym miejscu jest postawiony ten konkretny alkohol i wiemy, jak to się skończy, nie? Tak, no teraz jak chodźmy na piwo, no to jest takie, idziemy i gadamy o jakichkolwiek pierdołach chcemy, wiesz, teraz sobie pogadać, nie? No. Właśnie normalne raczej powinno być to, że ten alkohol nie jest tu postawiony na pierwszym miejscu, tak jak właśnie zostało to odwrócone z piwami rzemieślniczymi, że albo tutaj jest takie piwo, to trzeba iść tam wziąć, zająć się tym piwem i tylko będziemy gadali o piwie. Kurde, ja wolę jak pójść ze znajomymi się spotkać, pogadać. I przy okazji pijecie dobrze. Przy okazji, jak wiesz, jeżeli jest jakieś fajne piwo, super, nie? Więc to zupełnie w drugą stronę powinno iść. Mhm. Mam nadzieję, że... wahadło już chyba wraca po prostu, okay. nie? Bo wahadło jest zawsze leci. Dla mnie teraz wino jest jednak trochę takim drugiem. Tak, to przez wiek twój. A, dzięki. Może tak być. Może znaczy, wino to tak? też jest fajny temat, tylko że wiesz, no w Polsce pokutuje chyba nawet cały czas. Drugie wina francuskie i włoskie. Tak. I musi być czerwone wytrawne, nie? A najlepiej nie za więcej niż 20-30 zł. No to nie ma takiego wina, które będzie czerwone wytrawne, dobre za mniej niż 100. No. Tak naprawdę. A dużo ciekawsze są według mnie wina i to jest, ja zresztą właśnie wszedłem w temat win ze względu na to, że chociażby szczepy, które są w Nowej Zelandii czy Australii, drożdże je transformują. Czyli potrafią przerabiać, są właśnie w Sauvignon Blanc nowozelandzkich, macie te felici, macie te owoce tropikalne, naftę, bo biorą sobie związki z winogrona, ze skórki i tak dalej, cholera wie dlaczego przerabiają no właśnie te aromaty. Okay. I są drożdże piwne, które my też znowu to odkrywamy, które tak przerabiają chmiel. Okay. Na przykład z nieciekawego chmielu, znaczy nieciekawego, tak? Mało może atrakcyjnego nowofalowo, bierzesz inny szczep drożdży niż używasz i nagle się okazuje, że potrafi ci przerobić w ananasa, w mango. Dużo lici. Robicie takich kombinacji, jak projektujesz piwa albo jak robicie jakieś piwa? Czy jest w ogóle miejsce na takie kombinacje, czy wszyscy robią po prostu bezpieczne piwa podobne do czegoś? Nie wiem, wiesz co, no my w Mermaidzie, jak jeszcze tam wracając do tego pytania, no to od samego początku założyliśmy właśnie, że piwa... są też właśnie Veritas czy puszysta kaczuszka, nie? Bo takie były, a nie inne. No bo chociażby tam był chmiel dawany też na fermentację i drożdże, które trochę tam przerabiały ten chmiel. Mm-hmm. Więc no to wychodziło chyba całkiem dobrze. Mm-hmm. No Veritas był super, mi bardzo smakował. Jakby zupełnie mój typ piwa. No. Więc można się tak pobawić i to jest fajne, właśnie kategorie się łączą. Ja zresztą lubię rozmawiać z ludźmi ze świata destylatów, ze świata wina. Mm-hmm. Dlatego, że to jest zupełnie inna wiedza, nie? Zupełnie inne podejście do tematu i jednak wszyscy łączymy tą kulturę spożycia, którą chcemy budować, no bo znowu, to nie jest kupienie jakiegoś tam wina w baniaku i za przeproszeniem pierdolnięcia wieczorem sobie jeszcze tego wina, czy jakiegoś tam igristoje. No tak, no tak. Tylko właśnie, żeby się zastanowić nad tym smakiem, pomyśleć, zobaczyć. Jeżeli mi ten gatunek nie odpowiada, to może spróbuję inny i zobaczymy, co się stanie. Tak, 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 tak. Jakby próbujesz, zapamiętujesz, szukasz podobnych, wyrabiasz sobie jakiś pomysł. Dobra, wracamy jeszcze na chwilę do Mermaid Brewing. Powiedz, jeśli możesz rzeczywiście, jakby jakie są plany w takim razie, bo to piwo... To co, wracamy? Wracamy... Nie będziemy się bawili w żadne butelki, nie będziemy się bawili w żadne puszki, nie interesuje nas to. Mhm. Chcemy, żeby to właśnie był taki powrót do tych korzeni regionalności, nazwijmy tak. Wiadomo, że to pewnie takie gdzieś jeszcze będą szły w świat, w inne miasta jakieś, no gdzie tam współpracowaliśmy. Tak działa marketing. Ale fajnie by było, że wiesz, no, większość była sprzedawana jednak w Warszawie. Mhm. Fajnie. I kiedy możemy się spodziewać? Czy to tajemnica na razie? Jak nie możesz, to nie mów, to jakby, wiesz... Nie, wiesz co, to nie żadna tajemnica, tylko po prostu musimy... Jeszcze nie wiem. Musimy nie ustalić... Nie wie, ile będzie leżakować. Nie, wiesz co, to już ciśnienie jest dosyć mocne i... Ale wasze? Czy nasze, jakby... nasze, okay. nasze, nasze. Czy jakby ludzie, którzy pili, mają ochotę... A i to też, to wiesz, no to za każdym razem jestem pytany, kiedy Mermaid wróci. Okej. Ale w tym roku jeszcze? Tak, zdecydowanie. Dobra, zdecydowanie. Dobra, to jakby przestaję dopytywać w takim razie, będziemy czekać. Nie, no bo nie wiadomo jeszcze, otwarte. Jak długo ważone będzie, nie czy krótko, czy... Tak, nie, wystarczy, tak, się skupimy na stylach mocno pijalnych, standardowych, więc
Krótko ważone. Tak, krótko ważone. Musimy pójść w takim razie. Będzie premiera, gdzieś się przejdziemy. Gdzie zabierać dziewczyny, będą próbować. A jak nie, to poszukamy Infinitum wtedy gdzieś i... Nie, ja zawsze próbuję i potem wracam do swojego napitku. Ale Aneta po prostu nie lubi smaku chmielu. Tak. I dlatego nie pije tyle piwa. Tak, ja mogę bezchmielowe pić. Są sachti na przykład bezchmielowe, gruty. No wiecie, tutaj jest szachmat. Kurde. I już nie ma, nie pije piwa. No po prostu chyba takich nie kupuje, no. No. Dobra, poszukam jakiś taki. Kormoran miał grutę kopernikowskiego, tam nie było, chyba nie było chmielu, albo był w bardzo minimalnej ilości. Mhm. Poszukamy cię. Dobra, jeden temat jeszcze, który mam taki duży do rozpakowania, to jest twoje sędziowanie. Powiedz nam, co i gdzie sędziujesz na start. Jak się sędziuję? I, no to zaraz, no jakby dobra. Spokojnie. No, ciężko też nie wracać do tych ostatnich 2 lat, nie? Co było, no to wszystko wywaliło. Wtedy, tam jedyne konkursy to w polskie były, gdzie rzeczywiście można było. Ale teraz właśnie po 4 latach przerwy, bo konkurs był... co 2 lata, na 2020... Wypadł przez pandemię. Tak, 2020 wypadł. Kurde, pierwszy raz bym mógł do Teksasu polecieć, nie? Wow. Chciałem jeszcze do San Antonio. Mhm. Nawet hotel przy Alamo znalazłem. Super. Poszło cholerę. Mhm. Natomiast, no właśnie byłem w Minneapolis. Mhm. Na koniec kwietnia, początek maja. Co oczywiście w Warszawie było 20 stopni pełne słońce, tam były 4 stopnie deszcz. Bo cały czas walisz dygresją, a ja się ciebie zapytałem, co sędziujesz? Jakby, czy masz certyfikaty jakieś? A, czy nie jesteś sędzią? Są na piwa. Nie powiedziałeś, jak zostałeś sędzią. Zaraz do Alamo i ten. Jakby no, ja rozumiem, co sędziujesz jako konkursy. Ja uważam, że bardzo tak dobrze. Po prostu Kuba, nie zadałeś pytania, tylko właśnie, jak zostałeś sędzią, albo jak zostaje się sędzią. Dobra, zjebki od razu. Dobra, powiedz, jakiego typu sędzią jesteś? Jak to wygląda? Znaczy, wiesz co, ja sędziowałem w ogóle, zanim była certyfikacja w Polsce. Zanim powstało Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. To wszyscy Polacy w Polsce sędziują. Trochę tak. Przepraszam, trochę tak. Musiałem. Nie, to wiesz, już były konkursy piw domowych i ktoś musiał to sędziować. Aha. Potem dopiero powstało Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Ja robiłem pierwszy kurs sędziowski tam. Znaczy robiłem jak robię, no brałem... Byłem egzaminowany, tak mówił, jakoś tak. Brałem udział w egzaminie. Bo potem jeszcze uczyłem na tych kursach kolejnych kursantów. Natomiast który ja mam certyfikat? Jakoś się 10 chyba? Okay. I to dlatego, że nie mogłem w pierwszym terminie zdawać egzaminu, bo miałem robotę. No właśnie jakiś event notabene. Więc musiałem w drugim terminie. W drugim terminie chyba 4 osoby zobaczyć. Okay. A żeby sędziować za granicą, musiałeś robić jakieś inne papiery? Wiesz co? Nie do końca. Okay. Nie do końca, bo to jeszcze były fajne czasy, takie troszkę bardziej dzikie, nazwijmy to. Pierwszy raz w Stanach sędziowałem w 2016 i wtedy nie miałem jeszcze amerykańskiej certyfikacji, o tym zaraz. Ale miałem okazję sędziować na konkursie w Żywcu ze Stanem Hieronymusem. To jest taki jeden z największych ekspertów, między innymi od chmielu, ze Stanów. I żeby sędziować na World Beer Cup, trzeba mieć 3 listy polecające. Okej. Okay. I jeden list polecający miałem od Stana, więc generalnie... Jak ze 3 już. To faktycznie, nie? Więc było... A to ciekawa metoda, nadal jakby to jest stosowane? Tak, jest stosowana. Okay. I teraz listy oczekujących to są na kilka lat, jeżeli chodzi o konkursy. Okay. Na WBC jest 6 lat chyba z tego, co w tym momencie się orientuję, więc jest sporo. Plus, jeżeli no, jest się konkretnej płci kolorytu, to ma się mniejsze szanse, nie? Okej. Okay. Znaczy, nie, to słabo o tym słyszeć, ale... No nie, no bo wiesz... No, tak jest. No, znaczy nie, no chodzi o to, że ja na przykład w tym momencie miałbym dużo mniejsze szanse się dostać, dlatego że no jednak starałem się bać o tą inkluzywność, żeby też ściągnąć osoby. Nie, w tą stronę, nie? Okej. Dlatego, że niektóre... Teraz jest poprawnie. No tak, no. Starałem się naprawić jakby to, tak? Żeby było trochę bardziej wyrównane. To czy dobrze, czy źle, no to jakby jest inna... To czy wiesz co, no to też jest kwestia taka, że no... Wiesz, są, tak naprawdę mamy sędziów z całego świata, nie? No i są też takie kultury, w których jednak no, mam na przykład dużo znajomych sędzin, świetne w ogóle, świetne dziewczyny, eksperci,
I piwowarzy tam są, i pani doktor z Brazylii, mhm, która zajmuje się właśnie tematyką piwa, i tak dalej, i tak dalej. Więc w takich krajach, na przykład latynoamerykańskich, to czasami może być trochę trudniej się wybić, nie? Więc no to tak, fajnie, że to jest jakieś tam. Tak, bufor, tak, tak. A w ogóle dużo jest kobiet w piwowarstwie? Jest to całkiem sporo. Tak? Całkiem sporo. Nie, okay. Wiadomo, że to nie jest jak tam 50 na 50, ale kobiety mają bardzo dobrą sensorykę. Przecież no, przy winach też są sommelierzy. Wiadomo, że to trzeba trenować, wiedzę i tak dalej. Natomiast w momencie, w którym już mamy te nowe technologie, czyli nie trzeba zapierdzielać samemu z workiem na plecach 25-kilowym, czy nosić kega 30, który waży 40 kilo, powiedzmy, napełniony, jeżeli jeszcze jest ogumowany, no to wiesz, jest no, jeżeli to jest kwestia z, nie wiem, zapisania sobie receptury, sterowania, latania przy zaworach, też sędzina, z którą sędziowałem w Stanach Zjednoczonych, co prawda no, taka śwarna działka, nie, mojego wzrostu, w Kansas City mam browar i robi tylko tradycyjne niemieckie style. Okay. Jest piwowarką tam. Są bardzo, bardzo dobra piwowarka, bardzo dobre piwa piję właśnie, tam była impreza. Naprawdę bardzo fajne, czyste, takie stylowe. No, a wracając jeszcze do certyfikacji zagranicznej, tak naprawdę masz polską certyfikację, która jest przystępna cenowo. W tym momencie, ja nie pamiętam w ogóle, ile kosztowała, jak ja zdawałem, ale chyba z 500, teraz pewnie więcej, dwa razy więcej, czy coś koło tego, czy nawet więcej. No i jest BJCP, albo BJCP, Beer Judge Certification Program. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Wiadomo, jeden rabin powie tak, drugi powie w drugą stronę. Natomiast tam jest o tyle fajne, że rzeczywiście jest uznawane na całym świecie. Najpierw masz egzamin wstępny, który możesz sobie zrobić kiedykolwiek, bo to jest internetowy, tam z wiedzy, ogólnej wiedzy o piwie. Kupujesz sobie dostęp albo kilka dostępów w pakiecie, że jeżeli ci się nie uda, to wiesz, przeklikasz po prostu i to była formalność tak naprawdę, jeżeli siedzisz w piwie, orientujesz. Następnie musisz się zapisać na egzamin tastingowy, czyli masz tam, dopóki nie zmienili w ogóle prawideł, to też egzaminowałem w dwóch. Byłem tak zwanym proktorem, czyli musiałem wypić te same piwa i ocenić te same piwa, co egzaminowani. I według tego część oceny była też robiona. Okay. Z proktorem. Czyli masz 6 piw, na to masz na jedno piwo 15 minut. Chyba na konkursie powinno być 10, to jest tam przedłużone. Czyli masz 1,5 godziny, tak? 1,5 godziny na 6 piw, które musisz opisać według wszystkiego, co tam jest rubryczka, nadać punktację, ocenić w ramach stylu i tak dalej. Czyli tak jak piwa mogą, sędzia by potem robił na konkursie. Tak, i piwa mogą być zmieniane. Czyli na przykład ktoś może coś dolać albo zmieszać dwa piwa. Ja na przykład jak zdawałem u Czechów, bo w Pradze był egzamin ten, który większość zdawała wtedy, nie? Radek Kotarski miał wtedy zdawać też, ale zdawał potem w Warszawie. Okay. Na Warszawskim Festiwalu Piwa. I zmieszali stauta z jakimś kwaśnym piwem. Okay. Wszystko tam opisałem. I się okazało, że ja zdobyłem 90%. Co przy pierwszym podejściu się nie zdarza. Okay. Zasadniczo. No ale no, ileś tam siedzisz tyle lat w tym, więc no. Wiesz, o co chodzi. Tak. Okay. Czyli porobiłeś certyfikację i teraz możesz. A to jest dopiero pierwszy punkt, nie? A, bo okay, potem jeszcze masz pisemny egzamin na start na rangi. Okej. Rozprawka na 100 razy. Tak. Więc to jest naprawdę fajnie zrobione, przemyślane. Wiadomo, wszystko ma wady i zalety, tak? No więc tak, no do, tak. No do tak. Różnych rzeczy można się przyczepić albo cieszyć się. Dobry korek, nie? Właśnie tak. Tutaj było wąchanie korka w pojęce. Tak. Bo te piwa akurat są korkowane, te Infinity. No właśnie, nikt nie widzi tutaj, ja tylko... Ale zdjęcie zdjęcie. Tak. Wąchałem korek, no. Tak. Z ciekawości jeszcze. Bardzo dobrej jakości korek, tak wspomniałem. Proszę się skupić. Proszę się skupić, tak. Wyprawka. Rozprawka, tak? Rozprawka. Tam ileś różnych pytań jest, trzeba style znać, bo jest style guidelines, czyli tak wyznaczniki stylu. One się zmieniały przez lata, no bo tam niektóre, przede wszystkim w europejskich stylach, głupoty były często popisane, więc wiadomo, że czy Czesi, czy Niemcy, czy my. Na przykład my przewalczyliśmy, żeby Grodziskie się nazywało Grodziska, a nie Grece z niemieckiego. Okay. Jest Grodziskie, dziękuję, do widzenia. To jest nasz styl. Okej. I po rozprawce co jeszcze? No i w zależności od tego, ile masz punktów, potem
znowu na naszym latem włączonych, chyba musisz mieć, bo to z dwóch egzaminów musisz mieć włączone punkty. Chyba łącznie 80%, na mastera 90%. Okay. No i potem sobie zbierasz punkty z sędziowań i różnych innych aktywności. Okay, okay. Muszą być odświeżane co jakiś czas te egzaminy? To jest jakby co, te egzaminy nie są odświeżane. PSPD ma recertyfikację. Ja zresztą recertyfikację przychodziłem tam lata temu, potem mi się to zmieniło i chyba nie robili już tej recertyfikacji, teraz prowadzili. Nie daruję sobie. No muszę tutaj się zżymać też na PSPD. Ja jestem takim człowiekiem, co mówi wprost. I wiedzę o tym doskonale, bo już przeczołgałem równo za... Ja nie jestem członkiem PSPD, tak? Z prostej przyczyny, no bo nie jestem piwowarem domowym, nie widzę sensu. Zresztą jakoś nigdy nie lubiłem się zrzeszać w żadnych stowarzyszeniach, organizacjach i tak dalej. Natomiast zmienili sobie teraz warunki. I te warunki są takie, że aby być sędzią aktywnym, w ich rankingu tam sędziowskim i tak dalej, to trzeba być członkiem PSPD. Spoko. Ja mogłem być zapisany jako niezrzeszony, czy cokolwiek, nie interesuje mnie to. Ale w momencie, w którym jestem napisany jako nieaktywny, aktywnie sędziuję, może nie też na ich konkursach, jak chociażby w Cieszynie ostatnio, to trochę mnie irytuje. Okej. Papierologia. Zgubiłem się, co miałem się dalej zapytać. A dobra, no jakby już masz porobione certyfikaty, możesz sędziować, możemy przejść do mojego pierwszego pytania. Które jest moim drugim pytaniem, czyli jak, co sędziujesz? Gdzie bywasz, gdzie jeździsz? Od dwóch stron ci podejdę do tego. Pierwsze, jakie style? To jest ciekawe. Sędziujesz się konkretne style? Tak. Sędziujesz konkretne style i teraz tak. Już jest to, zwłaszcza na tych największych konkursach. Masz możliwość wyboru. Sobie normalnie tam na formularzu internetowym drop-down menu i sobie wybierasz. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że na przykład w skali 5, tam jestem ekspertem w jakimś piwie, to jedynka, nie? Potem dwa, bardzo dobrze znam się na tych piwach, lubię te piwa, ja szlę do piątki, piątka to jest takie a potem średnio nie lubię, bardzo nie lubię, na pewno nie chcę tego sędziować. I oni po prostu dobierają ludzi jakoś pewnie za preferencje. O, nie lubi sędziować, to tutaj pójdzie. Nie, wiesz co, bo są takie przypadki, że ktoś nie lubi jakiegoś stylu, więc po co ma się męczyć na tym i będzie zaniżał wtedy tą średnią. Nie, fajnie. Więc jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że po prostu nie lubimy jakiegoś stylu, ja na przykład nie lubię piw z chili. Lubię chili, uwielbiam ostre potrawy. Ale nie w piwie. Na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć piwa, gdzie rzeczywiście się to udało sensownie. Więc w takie wybieranie, które style sobie sędziuje, zwłaszcza jeżeli zna się na jakichś stylach, nie? Jeżeli jesteś piwowarem, który uważał dużo grodziskich, no to wiadomo, że fajnie by było, żeś sędziował te grodziskie. Bo to jest wtedy ranga konkursu podniesiona, no bo fachowiec sędziuje, fachowiec opisał. Nie możesz też sędziować, jeżeli zgłaszasz swoje piwo w jakiejś kategorii, no bo wiadomo, że poznasz najprawdopodobniej, nie? Dobrze jak nie poznasz. Aczkolwiek znam też sędziów to raczej zagranicznych, nie? Gdzie jeżeli poznają jakieś piwo, nawet jeżeli to nie jest ich, to po prostu odstępują od sędziowania, bo wiedzą, że są zbiasowani, poznają, to jest na pewno to piwo, nie będę go oceniał, nie? Więc jest po prostu poinformowanie wtedy do obsługi całego konkursu, dobra, jedna osoba mnie sędziuje na przykład. To jest według mnie uczciwe całkiem podejście, nie? A nie domyślałem się, a to pewnie jest to piwo. Mamy tyle pytań w głowie, jakby, a to ile sędziów sędziuje konkretny styl, jakby i jak w ogóle wygląda sędziowanie w takim razie, ale jakby to jest dygresja, bo miałeś dokończyć odpowiedzieć na pytanie. Tak, co sędziujesz. Jakie style sędziujesz. Więc style właśnie sędziujesz. Ja lubię większość tak naprawdę piw. W każdym się znajdzie coś ciekawego. Nawet jeżeli będzie to jakiś mega najprostszy lager, to zawsze możesz się czegoś nauczyć, znaleźć jakieś fantastyczne piwo, na przykład ci się trafi, takie wow, super, nie? To tutaj zagrało to, to fajnie by było coś takiego jakieś powtórzyć, na przykład jeżeli będę robił takie piwo, no to ekstra, naprawdę świetny benchmark, należy się tylko cieszyć, nie? Że coś takiego powstało. Ja mam pytanko, a są jakieś style, gdzie na przykład jest bardzo dużo osób chętnych do sędziowania i też trudno się tam dostać? Co myślę pewnie, że tak, że style takie właśnie mocno przegięte, jakieś barrel age, jakieś kwasy, piwa, które są imperialne, to takie mocno hype'owane kategorie mogą być. Aczkolwiek znowu czasami to może być pułapka, bo jeżeli jest kategoria typu IPA, gdzie jest najwięcej piw, czy hazy IPA, bo właśnie na WBC hazy IPA przegoniła, to wiadomo, że jeżeli jest dużo piw, to też dużo mi się może trafić, nie? Dobra.
A jest, w ogóle jak wygląda sytuacja? W sensie, że jak wybierasz sobie, to z reguły dostajesz się do tej kategorii, co chcesz, do tego stylu? Różnie, czy... różnie. Okay. W sensie, czy jest więcej, więcej sędziów chętnych, czy... Sędziów, dobrze odmieniam? Sędziów, no. Tak. I ciężko się dostać po prostu gdzieś tam do tej kategorii swojej? Czy wiesz, no, jeżeli masz na przykład 200 też właśnie to mniej. Dwieście. Jezu, polski też ostatnio właśnie rozumiem. Polska język, polskiego. Trudny język. Jest na 20 parę form 2. Tak. Okej. Okay. W większości nawet nie używasz, nie wiesz, że istnieją. No na pewno. To jest nieprawdopodobne, no, że to, co my potrafimy zrobić z językiem, jest super. Natomiast właśnie wracając do tego twojego pytania, jeżeli wiesz, 200 osób sędziuje, ale ładnie wybrnąłem. 200 osób sędziuje, to wiadomo, że muszą to jakoś pokombinować, bo ktoś tam wstawił do jakiejś kategorii piwo, ktoś jest z jakiegoś browaru, ktoś zaznaczył, że nie może, bo tam przecież przyjaźni z browarem, zna te piwa. Więc no to złożenie tego w stoliki czteroosobowe i kilkanaście stolików, no to już jest tak logistyczny problem, że to zrobić w miarę sensownie. Mhm. Więc wiadomo, że raz się trafi, raz się nie trafi. No ja to jak są stałty, no to wiadomo, że zawsze stałty zaznaczam. Ja jeszcze poproszę odpowiedź na moje pytanie. Sędziujesz za granicą i w Polsce w tak, takim razie. Tak. Okej, okej. Odpowiadamy teraz tak i nie, bo w końcu się nie dokopię do tego. Za dużo pytań. Nie, bo sędziowanie tak. Jest dla mnie mega ciekawe. Jakby mega mnie interesuje ten temat, dlatego jakby chciałem tylko dać taki background, żeby ludzie wiedzieli, gdzie jeździsz i co sędziujesz. A możemy przejść do tego, jak to wygląda technicznie, bo tak jak mówisz, no dobiera się sędziów i rozumiem, że tak jak wspomniałeś, cztery osoby siedzą przy stoliku w takim... Różnie, wiesz, także okay, w zależności od tego... Od ilości piw też jest pewnie różna liczba sędziów. Czy wy dostajecie wszystkie piwa do przetestowania? Nie. Czy znowu zależy od konkursu, okay. Bo są takie konkursy, co będziesz miał po jednym piwie i to okay. Jedno piwo musisz w całości opisać, a masz takie, co dostajesz sobie flight, czyli na przykład, nie wiem, 10 piw, opisujesz sobie te piwa na przykład są metryczki jakieś uproszczone, bo to znowu, to różne konkursy. Okay, jeżeli dla piwowarów domowych są, to najprawdopodobniej będzie bardziej rozwinięta metryczka, żeby był ten większy feedback. Jeżeli są komercyjne, to ten feedback jest z kolei ograniczony, no bo znowu to jest dla... Tam ma być tylko zwycięstwo. Zupełnie co innego, nie? Interesuje medali. Tak, więc no. Dostajesz 10 piw, i jak na przykład na WBC, wszystko sobie bierzesz i potem masz wziąć 3 piwa, przerzucić do następnej rundy. Okay. Na przykład jedna z dwóch rund, jedna z trzech rund. Tak. Ale te piwa, które jakby sędziują różni sędziowie, one się powtarzają po to, żeby było jakieś reprezentacje? Nie powtarzają się. Okay. I na przykład jeżeli masz w jednej kategorii 20 piw, czy 22 piwa, czy 24 piwa, przy stoliku masz 4 osoby, no to stolik się dzieli na pół. I wtedy, żeby nie przeciążyć sensorycznie, to każda będzie miała od 10 do 12 piw. Okay. No właśnie chciałam się o to dopytać, jakiej wielkości są jakby te próbki do sędziowania, ile potrzeba czasu i jaki jest limit tak naprawdę organizmu, żeby czasu jeszcze... Czasu było 10 minut. 10-15, a 15 na egzamin, tak. Znaczy no wiesz, są na egzamin, na piwo, na konkursach domowych to te 10 minut, na konkursach komercyjnych 10 minut to zdecydowanie za dużo, jeżeli masz dużo tych próbek, dużo tych piw, więc no, jak w 5 minut się wyrobisz na jedno, to jest super. Okej. No i dobra, ale tego się pije i tak naprawdę kiedy organizm już przestaje tak racjonalnie, no bo nie można 24 piw napić się, nie wiem, no nie mówię pół litra, teraz się ale... Michał powie, że można. Nie, no wiadomo, że pół litra nie. Słuchaj, no to są takie sampelki, no to tam ile to może być? 100 mililitrów pewnie. I tak tego nie wypijesz wszystkiego, plus weź pod uwagę, że no część piw będzie zła. Więc no złego piwa... Plujesz od razu. Więc prawie, nie? O, pluje się opiszesz, dziękuję, do widzenia. Jeszcze raz? Pluje się nie, piwa, nie. Dlatego, że musisz goryczkę ocenić oraz aftertaste. Okay. Czy jest goryczka ściągająca, nieprzyjemna, piołunowa, przeciągnięta, czy jest fajna, przyjemna, płynąca i tak dalej, czy coś się jeszcze pojawia. Utlenienie na przykład może się pojawić, jak połkniesz. Bo takie nuty utlenienia, nieprzyjemne, papierowe, kartonowe, no to właśnie połykasz i czujesz to i tak. Więc, okay. No a jeżeli piwa na przykład są mega zakażone i nieprzyjemne, się po prostu skreśla całość i próbka nie dająca się ocenie sensorycznej, nie poddająca się ocenie sensorycznej, dziękuję, do widzenia. Przecież nie będzie się truł, nie? I co, jakby ty próbujecie naraz tych wszystkich piw, możesz sobie tam po kolei mieszać? Znaczy po kolei, nie? Nie naraz, nie naraz. Nie. Chodzi mi o to, że na przykład pijesz 1, 2, 3, potem wracasz do pierwszego. Nie, jakby pijesz... Nie, no wracasz, i... potrafisz wrócić. Jeżeli nie jesteś pewien, czy coś wyczuwałeś, czy nie, coś tam było, ale kurde, tak nie mogę położyć na tym palca, no to wracasz sobie do tej próbeczki. Okay. Jak się otworzyło, ogrzało,
Jest, nie ma, nie ma. O, to dobrze, to znaczy nie przeszkadzało, coś tam się widocznie podziało i tyle, nie? Okej. I jak długo trwa takie sędziowanie? Ja wiem, że kilka mówiłeś... dni, może no, nawet. Właśnie, bo mówiłeś, że jakby tam 10 minut na piwo, ale jakby jest kilka rund, kilka rodzajów piw, więc generalnie spotykasz się z ludźmi, z których znasz z poprzednich konkursów i siedzicie przez 4 dni i pijecie. Tylko musicie oceniać piwo. Degustujemy, oceniamy, tak. Pijemy ja wieczorem. Wiem, że mówienie picie to jakby to jest mocne spłycanie tematu, jak zresztą widać po tym, co mówisz, ale uśmieję się z tego, że często ludzie tak to widzą. O, zostanę sędzią piwnym i tylko będę tam i będę 4 dni łoić, tak? To jest ciężka praca. No. Wiesz, to jest naprawdę ciężka praca, zwłaszcza, że o tym musisz popatrzeć na to, że z drugiej strony. Nam za to nie płacą, nie? Okej. Okay. Jak to? To no, nie jest to opłacone. A jedyny transport, coś takiego? Nic? Nie, no chłopie, za transport to sam wywalasz KS, nie? Okej. Okay, więc okay. To inwestujesz tak naprawdę swoją wiedzę w networking, nazwijmy to tak ładnie. No tak. No bo jeżeli dają ci hotel, no to fajnie, no to generalnie raczej się nie, no na pewnym poziomie nie jeździ się na konkursy, gdzie nie dają ci chociażby noclegu i jakieś tam wyżywienia przez te dni sędziowe. Tak. Więc to jest jedna rzecz, ale też znowu, trochę się pozmieniało i na przykład Brewers Association, który jest odpowiedzialny za World Beer Cup, zasadniczo zastosowało to samo, co przy Great American Beer Festival i konkursie, który tam jest. Mianowicie wcześniej byliśmy koszarowani, czy w 2016 w Filadelfii, w 2018 w Nashville. Byliśmy wszyscy koszarowani w jednym hotelu, no, że tam wszyscy byli w jednym miejscu. Dostawaliśmy karty prepaid, tam przedpłacone. Jak były dwie osoby w jednym, często no, osoby, które się nie znające po prostu, nie z dwóch różnych kawałków, kątów, miejsc świata, części świata, w jednym pokoju, no to jak zapłaciło się we dwójkę za ten hotel, no to generalnie wychodziło okej, nie? W tym roku było inaczej, każdy sobie rezerwuje sam hotel, dostajesz po prostu tam kwoty zadysponowane na ten hotel, ale musisz ją zabecelować, nie? Najpierw potem jest zwracane. Wiesz, jakby mieliśmy zupełnie inny pogląd na ten. Ja myślałam, że sędziowie są tak w cudzysłowie zatrudniani po to, żeby właśnie, tam być. Nie? Nie, właśnie nie. Słuchaj, no to jest inwestowanie własnych pieniędzy w rozwój, w wiedzę. Ale może właśnie to też odsiewa takich ludzi, którzy... Chcieliby na tym zarobić? No właśnie. Celebrytów. Albo którzy niekoniecznie znają. Ciężko wydaje mi się na tym zarobić, by było w jakikolwiek sposób, ale zobacz, no jeżeli lecisz do Stanów, no to w tym momencie, no to 4 koła idą na bilet, nie? Tak, dokładnie. No właśnie, dokładnie. Dlatego ja myślałam, że to już jest drugie jakby... 4 na pobyt w jakimś obskurnym modelu. I żywi się tylko piwem, bo jest kaloryczne. Paradoksalnie nawet nie było źle. Tam całkiem dobre hotele, a nie motele. Znaczy wiesz, niektórzy na przykład brali sobie, nie wiem, Airbnb na 3 osoby i tam się zwracało na przykład częściowo chociażby za nocleg czy za bilet. Znaczy za nocleg to tak, ale za bilet też. Okej. To jeszcze powiedz w takim razie, jak jesteście tak wymieszani, są te rundy, te piwa przechodzą dalej i tak dalej. Czy sędziowie są też dobierani tak, żeby w tych już finałowych etapach byli ci najlepsi sędziowie, czy jesteście zupełnie losowo po rozrzuceniu? No zazwyczaj są dobierani, tak. Mhm. Na przykład jeżeli masz best of show, czyli tak jak było teraz w MPPD w Cieszynie, to jest konkurs dla piwowarów domowych, tam kategoriami były tylko piwa, które zdobyły tam Grand Championa przez lata trwania tego konkursu. No to best of show, czyli Grand Championa wybierają najlepsi sędziowie. Najbardziej doświadczeni. Znaczy, no jakby ma to sens. To jest paradoksalne, dlatego że byli tam też sędziowie nieaktywni, jak ja na przykład, Czartu na piórka, którego też pozdrawiam i też ciora to PSPD równo jak ja. Można. Okay. Czy my mamy jeszcze jakieś pytanie o sędziowanie, dziewczyny? Nie. Bo ja mam jeszcze jeden temat, tylko możemy otworzyć jeszcze jakąś butelkę i spróbować. Aczkolwiek wy jeszcze trochę macie, więc... Znaczy wiecie, w ogóle z tym sędziowaniem jest jeszcze jedna taka rzecz tak naprawdę, która jest fajna. Nieobecni nie mają głosu, nie? Więc jeżeli są kategorie, które są właśnie polskie, porter bałtycki czy grodziskie, jeżeli nie jest się na jakimś konkursie, nie przebywa się tam, nie rozmawia się z sędziami, no to też ciężko obronić jakieś piwa, które są bardzo w stylu, nie? Ja pamiętam taką sytuację z konkursu w Japonii chociażby, że broniłem Old Ale. Tak mocno broniłem Old Ale, bo było absolutnie fantastyczne. Tylko, że Old Ale czasami taką kredką świecową może dawać, nie? Jest to w stylu i było absolutnie świetne piwo, ale musiałem o nie powalczyć. Jeżeli ktoś zaczyna walczyć o jakieś piwo, to znaczy, że ta osoba często może się znać na tym piwie. I no dobra, to trzeba posłuchać, zobaczyć jakie ma argumenty. Pierwszy raz jak byłem w Stanach, w Filadelfii, to sędziowałem finał porterów bałtyckich
I tam były takie osoby, przy których nadal jestem taki, wiesz, malutki, nie? Przy stoliku. Jak chociażby Loren z New Belgium Brewing, właściciel Odela i tak dalej. Ja tak było takie, no ty jesteś Polakiem, tak? Tak. Lubisz portery bałtyckie? Znasz się na nim? Znam. Nie czytamy tego. Opowiedz, co powinniśmy czuć. Bo tam, wiesz, mamy guidelines. No. Spoko, fajnie. A właśnie, a z drugiej strony, jak się zgłasza browar do konkursu? Zgłaszałeś? Miałeś okazję zgłaszać? Mhm. Jak wygląda proces zgłaszania piwa? Są formularze internetowe. Mhm. Najlepsze to są te konkursy, gdzie... Też najlepsze. No, najlepsze pod względem praktycznym, bo jeżeli to wszystko płynie na kontenerze przez miesiąc, to sami wiecie, jak jest z alkoholem, który czy czymkolwiek, co płynie kontenerem. No, jeszcze jak to jest na przykład w lutym, to tak potrafi dostać po dupie, bo tam są grzejniki ładowane w te kontenery. Jak paleta stoi przy tym, no to piwo, które jest bliżej, to może się ugotować przez ten czas. Właśnie rozmawiałem przy jednym stoliku sędziowskim z gościem, co wysyłali najpierw piwo do Australii i było zawsze do dupy. Zawsze było kontenerem morskim. No było dogrzane, albo wiesz, no utlenione po prostu. Długoważone. Tak, mniej więcej. Doważane. I w końcu zrobili tak, że po prostu kontraktowo zaczęli ważyć to piwo w Australii w jednym browarze i problemy się skończyły. No tak. Więc wiadomo, że przy takich długich trasach, jeżeli nie zabierasz wojsku, to American Barley Wine, które zdobyło w Japonii złoto, to ja po prostu zapakowałem walizkę i zawiozłem do sądu. 10 godzin było w Japonii. A jest jakiś minimum, które trzeba dać do sędziowania? Tak, tak. Tak. Tam było w Japonii akurat fajnie jest, bo tam są 3 czy 4 butelki, więc tak... Czyli stosunkowo niewiele. No, no ale w Stanach Zjednoczonych już po 18 butelek na piwo, nie? Jeżeli no i wtedy we dwójkę trzeba lecieć. Tak. Okej. A są płatne? Czy muszą płacić? Tak, oczywiście. Chłopie, konkursy to są po prostu drogie, że... To kto zarabia te pieniądze, jak nie dostajecie? Właśnie tak. Znaczy nie, no... Organizatorzy, no musi się zwrócić. Ale wiesz, no to oni muszą wynająć przestrzeń, która się dzieje. Są wolontariusze, ale to są osoby opłacone. Jeżeli masz ponad... W tym roku na WBC było ponad 10 tysięcy piw z całego świata. Okej. To wiesz, ponad 10 tysięcy piw to jest naprawdę bardzo duży magazyn. Jeszcze policzysz po te 18 butelek na każdy z tych piw. I szkło jeszcze trzeba zapewnić. No to weź 10 tysięcy razy 18 na przykład. Nie? No. To już się robi dosyć pokaźna liczba butelek. Tak? Bardzo dużo. Trzeba mieć trochę pieniążków na przygotowanie imprezy. No. A w ogóle te imprezy są otwarte, że można tam przyjść i... Konkursy nie. Konkursy nie, zresztą te Craft Brewers Conference, które tam jest przy okazji World Beer Cup. Inaczej. World Beer Cup zawsze było przy Craft Brewers Conference, teraz to zostanie połączone, bo to było co 2 lata konkurs, konferencja była co roku. Teraz chcą zrobić co roku, co jest dla wielu sędziów zagranicznych takie, kurde, no tam raz na dwa lata... Trzeba jeździć co roku i płacić. Raz na 2 lata to tych stanów można było się wybrać, nie? Ale tak co roku... Trochę pieniędzy schodzi. Nie? Może zobaczą, ile ludzi zaczyna przyjeżdżać co roku i zrezygnują. Nie, no wiadomo, że eksperymentalnie to robią i zobaczą, co się stanie. No ale wiesz, no konkurencja... Ale to też może wykluczyć na przykład to, że ci będzie dwie Ameryki, bo mają stosunkowo łatwy przelot. Tak, i tam się właśnie. A wykluczy to Europę albo coś, więc... Europę, Japonię też. No, Japonia jest bardzo fajnym konkursem, no, mam nadzieję, że będzie w tym roku. I to jest, wiesz, naprawdę pod względem całego, nie wiem, ogarnięcia tego eventu, to jest ogromna inwestycja czasu, pracy, trochę. Wszystkiego, nie? No. Potem jeszcze, jak to jest przy konferencji, konferencja też jest cholerę płatna, tak naprawdę. Właśnie, bo było pytanie, czy są otwarte, czyli konkursy nie są, ale jak jest przy jakiejś konferencji, no to ludzie się tam po prostu pojawiają. A tam pojawiają się, słuchaj, wejście, jeżeli nie jesteś... Na konferencja, to też trzeba się zapisać i zapłacić. Wiesz, ile kosztuje bilet na Craft Brewers Conference, jest ciekawe. Dlatego... Nie będę zgadywał. Jeżeli jesteś członkiem Brewers Association, to tam chyba jest 1400 dolarów. Dolarów? No. O kurde. To jest ciekawe, dlatego że Craft Brewers Conference jest dużo mniejsze niż brałby wiale w Norymberdze. Aby tak 9-krotnie, 7-krotnie mniejsze tak naprawdę. A tam możecie wejść praktycznie za darmo, jeżeli znacie kogoś z dostawców, bo on myśli po prostu, nie? A nawet jeżeli nie znacie nikogo, to wejdziecie za kilkadziesiąt euro. Na 3 dni. No to jest różnica, kilkadziesiąt euro. Na tym polecałbym zacząć brałby wiale. My już w tym momencie mamy taką tradycję, że Wojtek z Widawy, z browaru Widawa robi we wtorek albo w środę, chyba we wtorek. Nie pamiętam, bo znowu 2 lata minęło, to cholera wie. Robiliśmy polską imprezę w browarze Schlenkerla w Bambergu. To tam, wiesz, sala była zapełniona Polakami, nie sami piwowarzy, osoby z branży i tak dalej, więc fajna rzecz.
To też jest dosyć specyficzne, tam bo gotówką zapłacisz, nie kartą, okay. I tak dalej, ale fajny klimat, fajny klimat. Dobrze, że Wojtek to wymyślił. Zresztą też Wojtka pozdrawiam, świetny piwowar. Pozdrawiam. Bardzo dużo pozdrowień cię. No, słuchaj, ja... Jaki jest, to pozdrawia. Nie, no pewnie, jak się, jak się pojawia. Ja jestem sympatycznym człowiekiem. Wszyscy go lubią. Mimo, że nie wygląda. To ja mam jeszcze jeden temat do rozpakowania, tak na razie już teraz bardziej prywatny, bardziej o tobie, czyli... beer pairing, albo parowanie piwa z jedzeniem, którym też się zajmujesz, mhm. I które też opisujesz u siebie na blogu, który jeszcze funkcjonuje, chociaż chyba jakiś czas temu się ostatni przepis pojawił, z tego co kojarzę. Więc to robiłem ostatni, to był dla FAMU chyba? Zaraz zobaczymy. Chyba FAM Wrocław. Mhm. Co robiłem te dla niemieckich piw, co było absolutnie fajną rozrywką, dlatego że tradycyjne, takie wiesz, niby proste, ale jednak nieproste style, połączenia też takie mocno tradycyjne, mocno klasyczne, no bo co tam, sznycel, na przykład od schabowego, od Mateusza, to ja na sznycla już sam nie robiłem wtedy, bo stwierdziłem, nie, to biorę od Mateusza, bo jest najlepszy, jaki tylko może być, dziękuję, do widzenia, lepszego nie zrobię. Powiedz, no. Teraz pytanie. Jak dobierasz jedzenie do piwa, czy jak dobierasz piwo do jedzenia? Pewnie to pierwsze. Zależy. Masz jakieś piwo? Zależy co robisz, nie? Bo robiłem też eventy. Znaczy robię też eventy pairingowe i czasami też, że na przykład masz listę piw, to tych musisz dobrać. Najlepsze było, jak raz wigilijne robiłem i nie zostało zrozumiane albo, czyli slash. Udałem dwie wersje. Więc było 12 piw i 24 potrawy. No bo jesz dwie potrawy, ale ciągle masz jedno piwko. Dokładnie. Oszczędnie. To był taki pairing, w którym każdy się nażarł po prostu po korek. Ale to nie zostało zrozumiane. Dałem możliwości, że jeżeli nie, no to tak? No, wszystko zostało zrobione. Budżet to przewidywał. Okej, dobra. Super racja, nie? Jakby właściwie na pewno bardziej średnie. To jak robisz potrawy, jak dobierasz? Jakbyś mógł na jakimś przykładzie nam powiedzieć. No to nie wiem, jak chcesz to otwórzmy następne i sobie pomyślmy. Dobrze. Bo to będzie dosyć skomplikowane piwo food pairingowo tak naprawdę. Gdzie jest to American Barley Wine? Tam przed tobą? Ale to tak. Otwierasz? To. Tak. Otwieram. Ja to spróbuję od ciebie. Dobrze. I to jest mocno skomplikowane pairingowo. Co ja sobie pójdę tam tak, może odlać. Śmiało. A nie mogę pić. No właśnie, też mi to chyba coś śmiało. Tak. To wylejcie tam sobie. Tak. Zobaczymy, czy będzie coś słychać. Było. Serce mi się kraje, że musiałem wylać, no niestety, no czasami trzeba, jak się prowadzi. Jak się dobrze, dobra, dziękuję się bardzo. Prowadzi. Ewa, mi tak jeszcze mniej nawet. Dobra, ja już, jak mamy występować w roli ekspertów, to już widzę tak, ciemniejsze jest. Spryciarz. Aneta też mało, czy więcej? Tyle, to zaraz zobaczę, no. Tu musicie lubić tortową whisky. Jak nie lubicie, to może być ciężko. Widzicie, że rozkładałem kieliszki już. Ale ja też susz wigilijny. Ja też nie. O Boże. O, ja lubię, uwielbiam susz. Nie, ja to każę za każdym razem. Znaczy teraz już nie, bo nie mam, nie? Ale całe dzieciństwo kazałam wynosić do innego pokoju. Ja uwielbiam. U nas jest walka i na szczęście Kuba nie, jak dołączył do naszej rodziny, nie lubi. Więc nadal dzielimy na 4, a nie na 5. Poczekajcie, ja powiem jeszcze, bo tak jakby nie nagrywamy na wideo, więc pijemy dalej Infinitum i teraz pijemy piwo, które się wcześniej śmieliśmy, że ma 10 różnych słów w nazwie. Bo pijemy American Barley Wine Iced Single Malt Whiskey Barrel Aged. Dokładnie. Dokładnie tak. I teraz powtórz. I teraz jeśli... To poczekaj, ja spróbuję rozwikłać tą nazwę. Jeśli jest iced, to znaczy, że jest wymrażany. Dokładnie. Jeśli jest single malt, to znaczy, że jest nie blendem, czyli jest z pojedynczego... Szukam słowa, bo zgubiłem, pomóż mi. Ja mam ci pomóc? Tak. No nie my! Bo my nie pomożemy. My nie wyglądamy na takie, co możemy to ująć bardzo prosto. Single malt to będzie ta z droższych whisky. Dobrze. Starzona w beczce. Czyli się, że leżakowana w beczce. Co? Tam można by to tak naprawdę zastąpić jednym słowem. To single malt Ailey. No. Mianowicie można było zastąpić słowem Bowmore. Ale jest to znak chroniony, no tak, wiadomo. Tak. Dobra. A są takie destylarnie, które bardzo nie lubią, że używa się ich, tak, wykorzystuje się ich nazwy. Ale im dłużej stoi, tym więcej czuję zapachu, jakby jak się trochę taki otworzy. Wędzony jest. Ja jestem osobiście fanem Artbega. I to wygrało, tak? Tak. I to z amerykańskimi browarami czyli wygrało. Nie ma sensu płacić te 1400. Ale to nie.
ja jestem fanem Artbega, tylko Artbeg to jest taki chuligan, nie? To jest taki prawie że bimber i to mocno torfowy. A zależało mi o tym, że efekt w tym piwie był bardziej stonowany, jeżeli chodzi o tą wędzonkę. Stąd Bowmore, który jest taki dużo bardziej elegancki. Uwielbiam jedno i drugie, ale do konkretnych zastosowań jednak trzeba wybierać konkretne produkty. Tak. Jest mega dużo, dymny w smaku. Jest dużo takiego wędzenia. Jest mineralne w ogóle. Właśnie masz taką mineralność jak w niektórych winach chociażby. Taka morska. No i jest skasowane, jakby robi nam się tu pianka z bąbelków. Fajne. No faktycznie ta mineralność jest. Jest. Dobra, i co ale do tego... Ale jest jednak trochę taka przytłoczona tym... Wędzonką, śliwką. A teraz wyobraź sobie, tak, masz takie klimaty w tą stronę. Teraz niech ci się w głowie połączy, jakby do tego dobrał foie gras. O, no. No. Okej. Okay. Tak, byliśmy w Senses. Właśnie Andrzej dać to piwo. Powąchał, spróbował, poleciał na kuchnię, przyniósł foie gras. Okej, okej, okej. Czyli bazujesz przede wszystkim na jakichś takich skojarzeniach i potem... Ale w ogóle chyba, nie wiem czy nie foie gras, ale patę się robi z taką galaretką z piwa. Tak. Można. Z ciemnego właśnie bardzo fajnie to wychodzi. Czyli ma to sens. Ja to teraz widzę. No, ma to sens. Gdzie jest nasze patę? To jest tytuł odcinka. I foie gras. Michał Kopik otwiera oczy, jak wiesz. Wiecie, to ja... Są proste tam. Opisuję właśnie takie cztery techniki, jak tam też w woodpairingu. Bo to jest śmieszne, że było... studentów też właśnie uczę food pairing, bo to jest takie marketingowe, co możesz wykorzystać z produktem. Wiesz, że harmonia, czyli dobierać po podobnościach, kontrasty, że dobierać tam przeciwstawne na podobnym poziomie mocy, że harmonia też na podobnym poziomie mocy, żeby było, nie? Jakiś element zaskoczenia właśnie, chociażby ta mineralność, która jest. Ale najważniejsze jest to, żeby dobierać warstwy. I znowu, tak jak przy projektowaniu piwa, ale to, nie wiem, Tomek Czajkowski przy chociażby swoich przetworach, czy przy daniach, które robi, tak, zestawieniach, to zobaczcie, że nie pamiętam, że to padło w podcaście, a w tej konkretnej formie, ale właśnie potrawy, wszystkie takie rzeczy, piwo też, alkohole, to ma być opowieść, nie? To ma być wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Możesz mieć jedną strzałówkę chipsa octowego, to będzie jedno strzałowe, też ma tą swoją rację bytu w określonych okolicznościach. No jasne. Ale jeżeli robisz produkt, danie, zestawienie, to właśnie fajnie, żeby to były te warstwy, że to przychodziło. Jakaś zmiana tekstur, coś tak, na początku, coś później. No rozumiem o co ci chodzi. I jakby tak starasz się też budować potrawy do piwa. Tak. Okej. Nie mogą ze sobą walczyć, nie? Okej. To ja teraz jakby w kontrze jeszcze do tego zadam bardzo infantylne pytanie, czyli co najlepiej powinno się pić do kiełbasy z grilla? Wiesz co, tak naprawdę do kiełbasy z grilla to możesz pić to, co chcesz, najprawdopodobniej. No, bo to może być Weizen, który wcześniej mówiłeś, będzie pasował. Może być to Helles. Może być to Harnaś, jeżeli lubisz do kiełbasy z grilla. I wtedy na przykład... I wtedy jeszcze możesz Marcina Kuca powkurzać i naciąć kiełbasę. Dokładnie tak. Okej. Ja specjalnie zadałem to pytanie, bo byłem ciekaw, jakby wiesz, co... Jak wybrniesz. Nie, no wiesz, dobrym pairingiem jest to, co tak naprawdę lubisz, żeby ci grało też, nie? No bo co z tego, że ktoś ci powie, że do kiełbasy tej, o tutaj, będzie takie, a takie piwo najlepsze, jeżeli tej osobie to nie będzie grało. Każdy ma inną paletę, pamiętaj. No jasne. Więc inne doświadczenia, co innego lubimy, też inną wrażliwość smakową, bo to zależy dużo od genów. Część smaków, aromatów jest kodowane przez, nie wiem, 2-3 geny, a część przez dużo większą ilość genów. W zależności od tego, jak będziesz miał aktywny. W tym momencie skończyliśmy na chyba 12 smakach. Tak? No, jakoś coś koło tego jest. Cały czas się bym... Ostatnio jest świetna taka książka Delicious, jak się rozwijał ludzki smak, zmysł smaku. Zresztą w polskim języku, to też przy szkoleniach powtarzam, my jesteśmy ubodzy jedno słowo. Nie mamy flavor. To prawda. Nie mamy. Bo mamy smak, mamy aromat, a flavor to jest połączenie smaku, aromatu i odczucia w ustach. Tak. A samo powiedzenie odczucia jakby też nie oddaje... No nie, mało w filmie. No, dokładnie. A w piwie na przykład są w zagranicznych formularzach do oceny, jest mało w filmie. No jest. Polskich też, odczucie w ustach, nie? Czy jest rozgrzewające, alkoholowo piekące, szczypiące, i zaklejające. Pod tym kątem język mamy po prostu ubogi. Ale mamy to 120 do tej Tak. Czy wiesz, no widocznie nam się to nie przydawało, dlatego nie wykształciliśmy takiego słowa, ale znowu, no, nawet na produktach spożywczych nie mieliśmy napisane strawberry taste na jogurcie, tylko strawberry flavor. Tak. No, to prawda. Schabowy to też nie jest smak, to jest połączenie wszystkiego, nie?
tego przypalenia chlebka, panierki, właśnie związki Maillarda i tak dalej, które tam są na patelni, tłuszczyk, mięso, struktura, tekstura, ciepło, zimno. Jak mówisz schabowy, myślisz od razu o całym koncepcie tego dania. Nie? Tak, nie? W cudzysłowie. No, to prawda. Dobra, mam jeszcze jedno pytanie o food pairing, bo wspomniałeś kilka nazw lokali. Czy ty pomagasz również lokalom dobierać piwa do oferty? Wiesz co, teraz nawet będę robił coś takiego, to jest to, co ci mówiłem, no, powiedziałem chyba przed nagrywaniem. Chyba przed nagrywaniem. Przed nagrywaniem. Zgadałem się z Andrzejem. Andrzej też był odpowiedzialny za browar warszawski, nam za rozwinięcie. Oferty? Nie oferty, ale inwestycji. Okay. Są inwestycyjnej. I jako, że jestem odpowiedzialny tam za social media jednego dystrybutora piw, to się odezwał, zgadaliśmy się, okazało się, że no, to jest, bo tam właśnie na Wilanowie powstaje multitap sobie, Tajpka, nie? I ja tam, tutaj Patryk Kowalski, współzałożyciel Wody Ognistej, jest też sąsiadem, więc tam wysłał mi zdjęcie, że akurat, ty patrz, co się otwiera, nie? Ja takie, a gdzie? Rzeczpospolitej 4. Na tamtej akurat nie, zazwyczaj nie chodziłem, bo po drugiej stronie ulicy tam jest ścieżka rowerowa, to tam sobie jeżdżę, jak robię trasę. Natomiast patrz, no kurde, super. No i właśnie Andrzej się odezwał, się zgadaliśmy, no i generalnie razem z Andrzejem knajpę teraz ogarniamy. Super. Coś nowego w mojej karierze. Okej. I jaki sposób do tego podchodzisz, jak podobierasz kartę alkoholi, czy kartę piwa w lokalu? Znaczy, wiesz co, tutaj w ogóle świetna rzecz, dlatego że Andrzej ma tutaj pełne zaufanie do tego, co ja robię, bo on zna się na swoim odcinku, nie miał osoby do odcinka alkoholowego, a że to będzie taki dosyć ciekawy, śmiały koncept, bo to będzie połączenie bistro z pubem. To bistro tak właśnie wschodnio-centralno-europejskie produkty. Okej. Więc z tego, co będzie tam na miejscu, można zrobić finger foody na przykład, bo nie ma zaplecza gastronomicznego. 16 kranów, z czego tam część dualna, czyli możesz mieć albo w PET, albo lana, wiesz, normalnie jest litewskie, ukraińskie i tak dalej. Lana, część na razie jest tylko do PET, no, ale to tam zawsze można nalec przy stoliku, jeżeli chcemy. I wiesz, i zrobić właśnie tam fajna rzecz, bo będę mógł się bardzo pobawić tą całą koncepcją i food pairingową, i miksologiczną. Okay. Więc do tych piw, które tam są dobierane, z tego, co będziemy mieli żarcie, jedzenie, produkty, tak żarcie ładnie mówię, możemy zrobić właśnie deski jakieś, które będą pasowe koncepcyjnie do tego piwa. I super. Ja zresztą mocno chcę iść tam w eventy, w szkolenia takie dla ludzi po prostu, nie? Super. To ja na przykład właśnie chłopaki z Wody Ognistej robią, czy Zel Cocktail, że masz event, nie wiem, z ginem, masz event, nie wiem, z Campari, jakiś inny dystrybutor. Ja byłem na przykład w Wodzie Ognistej od chłopaków z The Last Sport, jak robili, co oni wtedy robili? Chyba tequila robili. Mam też fajnie w ofercie. Między innymi było też anchore jest, likiery takie z papryczy. Zajebiste są. Absolutnie zajebiste. Uwielbiam. I możesz sobie na takie rzeczy pochodzić. Często jest to dla barmanów, ale też dla zwykłych ludzi. Świetnym przykładem jest w ogóle Camp54, klubo kawiarnie Camp54 na Atolinie. Chłopaki robią absolutnie fantastyczną rzecz, którą uważam, że większość lokali powinna patrzeć i się uczyć, jak się robi właśnie, że masz profil gościa. Bo zobaczcie, że po pandemii te lokale, które są w centrum, teraz już trochę odżyły, nie? Ale to oni nie musieli inwestować w profil gościa, no bo tam zawsze byli albo korpolutki sobie przychodziły, zawsze albo byli goście, zawsze byli ludzie. Zawsze byli ludzie, nie? Nie goście, tylko po prostu ludzie, nie? Jeżeli było, nie wiem, 10-20% stałych bywalców, no to był top, no bo po co więcej, nie? A tak nagle skończyło się i co zrobić, nie? A ja pamiętam, jak w Ken54, jak to dostarczałem kegi o 21 we wtorek, a tu nagle full ludzi. A oni byli dosłownie, nie wiem, 15-20 metrów od ogrodzenia pełniowej obwodnicy Warszawy, od tego wykopu, który tam był. No. Dalej na osiedlu jest tylko składnica harcerska. I teraz nie dość, że we wtorek o 21 mieli full ludzi, bo robią prelekcje, nie wiem, historia Grochowa, Ursynowa, Mariusz tam napisał, bo właśnie książkę Ursynowie w czasie pandemii. Więc tak mocno idą właśnie w PL. Warto odwiedzić, naprawdę polecam lokal, żeby sobie zacząć. I inwestowali w to, że przychodzili tam ludzie, którzy byli właśnie lokalni i to tacy, którzy zazwyczaj też nie przychodzą do knajpy, na przykład 50+. A znaleźli coś, co ich po prostu zachęciło. Nie? No i to jest właśnie budowanie kultury spożycia w Polsce, no bo znowu Francja, Hiszpania, Włochy, nawet Niemcy, nie?
to ci ludzie 50-60 plus chodzą po lokalach, chodzą, tak. Prowadzą jakieś życie towarzyskie, a w Polsce to do tej pory wyglądało tak, że jak osiągniesz tam pewien benchmark wiekowy, to się chowasz w domu i niczym tak, dzieje. Tak, albo na parapecie. I zostaje wóda na weselu. Tak, i zostaje wóda na weselu. Ale i te, kto cię zaprasza? I te, trzeba być ciotką, wujkiem. Tak, i tę większość spożycia, w co było piwa, to przed telewizorem w domu, nie? Zamiast pójść do knajpy. I właśnie takie rzeczy chcemy robić w zasadzie to będzie pewnie za jakiś czas publikowane, więc mogę powiedzieć nazwę, w Taproomie właśnie, na Wilanowie, bo to jest to, żeby ściągnąć tych ludzi takich lokalnych, którzy będą chcieli przyjść, posiedzieć. Pokazać im, że można zrobić coś fajnego. Nie muszą, nie muszą przyjeżdżać z Tarchomina, bo to bez sensu. Niech na Tarchominie mają właśnie takie lokale, gdzie osoby z Tarchomina będą przychodziły do tego lokalu. No dobra, no my pojedziemy na Wilanów, no jakby... Nie, ale no faktycznie fajnie jest po prostu mieć miejscowo i chyba to się trochę też tak rozwija, żeby po prostu gdzieś tam te miejsca na dzielnicach się pojawiały, no i nie tylko do centrum. Skupiały, tak? I Warszawa akurat jest fajna pod tym względem, bo zobaczcie, że w Warszawie to rzeczywiście tak działa, że się tworzą lokale, które skupiają tam w miarę okoliczne, nie wiem, tak. Chociażby Piwna Sprawa na Bielanach, tak? Raj Piwoszak, co jest na Nowaka Jeziorańskiego, tak. Więc to są lokale, które zaczęły właśnie tak skupiać bardziej tę okoliczną, bo rzeczywiście nie masz potrzeby jeździć do centrum na to, żeby się spotkać. To nie jest 15 lat temu, gdzie tylko lokale, czy tam 10 lat temu były w centrum. Do centrum, żeby kogoś zobaczyć. A centrum każdemu było tak samo daleko, jeżeli mieszkasz na Ursynowie, na Pradze, czy gdziekolwiek, więc się jechało do tego centrum, nie? Tak. Oczywiście lokale w centrum też mają swoje miejsce i też powinny funkcjonować, natomiast Warszawa jest o tyle fajne, że właśnie otwierają się po tych dzielnicach tak zwanych sypialnianych. I z kimkolwiek porozmawiacie z innych miast, tam wygląda zupełnie inaczej. W Poznaniu będziecie mieli ograniczone tak naprawdę do rynku i okolic. Koniec, nie? Wrocław, ile? 2-3 miejsca tak naprawdę? Kraków, 2-3 teraz miejsca. Jak jest to nowe osiedle, tam co jest nowa wytwórnia, to też będzie taka sypialnia, co ludzie nie będą stamtąd chcieli iść. Wyjeżdżać. Tym bardziej, że jak ktoś zaparkować, dojechać cokolwiek, nie? No tak. Dokładnie. Więc w innych miastach jest dokładnie tam skupione gdzieś, a u nas zaczyna tak już od dłuższego czasu się rozpełzać. No, po prostu za długo było już w centrum, ludzie się znudzili do tego centrum. Warszawa też jest bardzo duża, więc się rozrasta. Jakby do tego korki, inne fizyczne bariery, które przeszkadzają jechać. No nie jedziesz półtorej godziny do centrum po to, żeby posiedzieć półtorej godziny na piwie i wrócić. A potem wrócić na ostrym, który jeździ raz na pół godziny. Dokładnie, nie? Dokładnie. I więc musi powstać. Ale to dobrze. Tak, ale aczkolwiek tak nie mają na co narzekać, to ten transport publiczny jest tak tragiczny, jeżeli chodzi o nocy. Tak. Ale bardzo podoba mi się ta wizja i mam nadzieję, że ci to po prostu uda. Dzięki, wiesz, no, ja się jaram strasznie, nie? No to właśnie tak, bo robiłem już różne rzeczy, no browary, nie browary i tak dalej. I tak do tej pory myślałem wcześniej właśnie takim beer managerowaniem, żeby coś takiego zrobić, bo to fajna kwestia, ale wiesz, że ktoś jeździ do centrum, to spędzać w tym centrum, nie wiadomo, już tak wystarczy, że raz na dwa tygodnie jeżdżę do centrum, bo mam to szkolenie w MSWC, nie? To mi w zupełności wystarczy, że pojechać do centrum, tyle. Raz na dwa tygodnie jestem w stanie zjeżdżać. Odpowiednio nasycisz się jakby widokiem centrum Warszawy i wystarczy. Tak, a wiesz jak daleko jest ta Taproom, gdzie mieszkam? 5 minut z buta. Za blisko. 5 minut z buta. Za blisko. 5 minut z buta. To jest najfajniejsza rzecz na świecie, bo nawet jeżeli coś by się, nie daj Boże, spieprzyło, ktoś by nie mógł przyjść. Ja jestem niby za co innego odpowiedzialny, ale to wiesz, no płyniemy jednym statkiem. No tak, no tak, jesteś blisko i możesz sobie pomóc. No, lecę do lokalu i sam staję za ladą. No. Ja mam wrażenie, że ty jesteś człowiekiem orkiestrą. Trochę tak jest, trochę tak jest. Piwną orkiestrą. Piwna orkiestra. Nie, naprawdę, tak jak słucham, co ręce swoje nie wkładałeś, to po prostu jestem w szoku. Lubię ten temat, no. Nie, fajnie w ogóle, że jakby jest tyle możliwości, których można robić, interesując się piwem. I jakby już tak, zrobię taką ładną klamrę z początkiem rozmowy, czy studentom też pokazujesz jakby wachlarz możliwości związanych z piwem? Tak, oczywiście. Wiesz co, no chociażby to, znowu trochę do Śląska musimy wrócić, tak? do winnic, ale no skoro tam jest Wrocław, uczelnie i tak dalej, to też zobaczcie, no style hybrydowe. To cztery ściany, i 100 mostów robią, nie? Te piwa mieszane, kuparzowane z moszczem winy. Tak. To grono z czterech ścian, które było nie na poprzednim, tylko jeszcze na poprzednim warszawskim festiwalu piwa, to było według mnie jedno z najlepszych piw festiwalu, jeżeli nie najlepsze. To nie pamiętam, czy były 2 czy 3 szczepy win. Jeszcze chyba w jakiejś beczce to było. Absolutnie fantastyczne. No po prostu przepiękne piwo. I to z kolei do nas przyszło z Włoch, z Francji. Jest w ogóle, też Włosi też mocno się zrzymali, bo było
Nie pamiętam, jak Amerykanie chcieli nazwać ten styl, ale teraz w końcu jest Italian Grape Ale. Okej. Okay. Bo że my to żeśmy wymyślili i to jest nasz włoski styl. Okej, okej. Okay. Więc no to mocno, mocno... No Włosi potrafią walczyć o swoje nazwy. Tak. O, Włosi bardzo. Tak. I słuchaj, no te piwa, które są właśnie Italian Grape Ale, włoskie, kuparzowane, ja pamiętam do tej pory, to lata temu wypiłem. Ja pamiętam, od kogo dostałem to piwo, od Andrzeja Tucholskiego. Okej. Okay. Chyba urodzinowo jakoś. To było JD's z Brevardo Calmato. I to był... Witbier belgijski z moszczem z różowych winogron. Fajne. Jedno z najfajniejszych piw, jakie w życiu piłem. I to było takie wow, nie? I my kiedyś do tego dojdziemy. A to było, nie wiem, 8 lat temu? No. Kurde, super. Jeszcze tak sobie myślę o tym lokalu, którym tam będziesz pomagał zarządzać i ogarnić sytuację całą. Jakby mega sympatycznie z ciebie, Michał, słuchaj. I odpowiadasz o piwie tak, że ja mam ochotę je pić, nie? Znaczy, mam nadzieję, że nie wyszło zbyt chaotycznie, bo tam skaczemy, no, ale taka koncepcja. Taka rozmowa. Ja myślę, że tą rozmowę my będziemy kończyć, tak. Bo i tak już jest długo. Myślę, że to jest jedną z dłuższych naszych rozmów. Nawet nie teraz godziną. Okay. Ale absolutnie nie będę tego ciął, bo uważam, że nie ma czego ciąć. Nie da się. I jakby bardzo dziękujemy, że przyszedłeś o tym wszystkim poopowiadać. Polecamy Michała obserwować... No nie wiem, czy na prywatnym profilu, czy na piwnym garażu. Nie, na piwny garaż chyba. Na piwnym garażu. Tam wszystko jest... Piwny garaż na Instagramie. Spokojnie znajdziecie. Tam Michał opowiada o piwie i o tym, co się do piwa je, do piwa robi i pije. Co napić z piwem. Ale no, na pewno by się coś znalazło, nie? Znaczy ja w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie. No, zawsze fajnie pogadać. No, wywołali cię do tablicy. No właśnie, dziękuję Tomkom też. Tomkom, dziękuję. I tym przemiłym akcentem będziemy po prostu kończyć. Dziękujemy ci jeszcze raz za spotkanie. Dzięki. Dzięki. Na razie. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Jeśli ci się podobało, będzie nam super miło, jak podzielisz się naszym podcastem z innymi na Instagramie albo Facebooku i będziesz pamiętał, żeby nas oznaczyć. Do usłyszenia następnym razem. Na razie!